Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live Fotoformy. Ja nazywam się Andrzej Grudzień, moim gościem profesor Zbigniew Tomaszczuk, artysta, fotograf, wykładowca akademicki. Dzień dobry Panie Zbigniewie. Dzień dobry, miło mi, że mogłem się spotkać z Państwem. Długo czekałem na tę rozmowę. Wreszcie udało mi się namówić Pana Zbigniewa do przyjścia tutaj do mnie, aby porozmawiać o twórczości pańskiej, bo znamy przede wszystkim Pana ostatnio jako wykładowcę, świetnego, wybitnego. Słucham z przyjemnością każdego Pańskiego wykładu, ale zawsze opowiada Pan o innych artystach, a dzisiaj jest Pański dzień. Dzisiaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o Pańskich zdjęciach. Wielu osób prosiło mnie właśnie, żeby porozmawiać, żeby opowiedział Pan o swojej twórczości, o procesie zmian właśnie, które nastąpiły u Pana. Od czego się zaczęło i jakie dzisiaj chciałby Pan robić zdjęcia? Jak ta fotografia u Pana dzisiaj wygląda? Bo ona się bardzo zmieniła, kiedy zaczynał Pan tworzyć. W ogóle może zaczniemy od początku, bo Pańskie wykształcenie wiąże się z fotografią. Czy fotografia od początku była dla Pana tak ważna, że uznał Pan, że chce Pan być w tym obszarze, po prostu tylko fotografia? No, jest to takie jednoznaczne, dlatego że moje wykształcenie fotograficzne zaczęło się jakby konstytuować bardzo późno. Ja w ogóle jestem zawodu chemikiem. Przez 15 lat pracowałem na galwanizerni jako galwanizer. Studiowałem również chemię. Natomiast jakby z ruchu amatorskiego wyszedłem, jeżeli chodzi o aktywność fotograficzną. I właśnie ten ruch amatorski wtedy był bardzo rozpowszechniony, tak zwani instruktorzy fotografii. Spowodował, że zainteresowanie się fotografią stało się dla mnie tak silne, że jak tak powiem, na stare lata podjąłem studia fotograficzne. A wcześniej oczywiście kończyłem różnego typu kursy, bo w czasach, kiedy ja zajmowałem się tą wczesną fotografią, to istniał taki zawód instruktor fotografii i żeby mieć pewne stopnie związane jakby z tym zawodem, no to trzeba było kończyć kursy kwalifikacyjne, tak zwane kursy pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, podnoszące kwalifikacje. Ale to się robiło niezależnie od pracy zawodowej, czyli ja pracowałem zawodowo właśnie w przemyśle chemicznym. Potem po tych kilkunastu latach, no ponad 15 lat, udało mi się, to była też szczęśliwy zbieg okoliczności, podjąć pracę w takiej agendzie Ministerstwa Kultury i Sztuki. To się nazywało Centrum Animacji Kultury, wcześniej Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Właśnie zajmowałem się instruktorami fotografii. No to była fantastyczna praca, dlatego że było 49 województw, w każdym województwie był instruktor wojewódzki. W związku z tym należało tych instruktorów odwiedzić, zaproponować jakiś system szkoleń, plenerów. I to była kolejne, znowu też 15 lat pracy z kolei jako instruktor fotografii. A później, kiedy zostałem członkiem Związku Artystów Fotografików jako związku zawodowego, no to podjąłem się pracy zawodowej. Miałem własną pracownię, w której realizowałem no, takie typowe realizacje, nie wiem, usługowe, tak bym powiedział, w obszarze reklamy. Ale z tej wyższej półki troszkę, bo to było... Znaczy, to zależy od klienta, prawda? Czasami człowiek miał wyrafinowaną pracę, a klient zawołał osobę z zewnątrz, pani Krysiu, czy pani to się podoba? No nie bardzo. No i trzeba było zejść z półki, prawda? Także praca zawodowa to w dużym stopniu jest ograniczona właśnie potrzebami klienta i te potrzeby są różne, czasami zaskakujące. W związku z tym oczywiście każdy się stara zrobić to jak najlepiej, ale czasami też zdarzało się, że trzeba było się dostosować właśnie do potrzeb. No co osoby, które na rynku w dalszym ciągu są, zdają sobie sprawę, że to jest stresujące. Dlatego kiedy wszedłem jakby w ten obszar dydaktyki, też między innymi przez te uprawnienia, które dawał stopień instruktorski, a potem właśnie już studia fotograficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i tak dalej, no to już oderwałem się od potrzeby wykonywania pracy zawodowej. Można się skupić na własnej pracy i właśnie działalność dydaktyczna jest tym taką podstawowym, czy była podstawowym, bo teraz już jestem na emeryturze, aczkolwiek no, cały czas jestem związany z kilkoma uczelniami. No, pracując jakby na zasadzie takich
projektów dydaktycznych, indywidualnych, albo właśnie związanych z pewną strukturą uczelni, z którymi współpracuję. I łączy się, i w tej chwili łatwo łączyć pracę własną, taką działalność osobistą, no, która nie koliduje, prawda, z wykonywanym zawodem teoretyka, tak bym to powiedział. A w czasie, kiedy pracował Pan zawodowo właśnie jako fotograf, czy nie odczuwał Pan jakby takiego, nie wiem, wewnętrznego zużycia i brakowało jakby weny na twórczość osobistą, bo ja miałem takie odczucie właśnie w momencie, kiedy starałem się zarabiać jako fotograf, wykonywałem różne zlecenia, one mnie bardzo absorbowały, praca z klientem była bardzo męcząca i praktycznie nie miałem już siły na tą swoją fotografię. Czy u Pana w tamtych czasach, bo to też to może troszkę były inne czasy, może byli inni klienci, też trudni oczywiście, ale dzisiaj to jest po prostu zdobywanie. 90% czasu to jest zdobycie klienta, przekonanie go, a 10% to jest dopiero fotografia. I, no i to jest strasznie wypalające. No tak, niewątpliwie tak. Ja myślę, że to też zależy od tego, jaki procent czasu człowiek poświęcał na pracę zawodową, jaki rodzaj tej pracy wykonywał. Ja pracowałem w własnym studio z taką fotografią stołową głównie, można powiedzieć. Czasami z taką fotografią typu przemysłowe zdjęcia, jakieś tam fabryki. W związku z tym to nie była taka praca bezpośrednio nie wiem, z modelem, wyczerpująca, prawda, z jakąś grupą osób, która wspomaga. Bo z jednej strony taki park dodatkowy, oświetlacz, prawda, dźwiękowiec, jeżeli by chodziło tutaj o multimedialne prace, powoduje, że jest łatwiej, bo ileś osób pracuje, ale z drugiej strony no, są te ograniczone rzeczy, czuje się zdeterminowany różnymi, nie wiem, i terminami, prawda, i takimi dodatkowymi aspektami. Jak się pracował samodzielnie, również przez pewien czas w takiej dosyć prostej pracy, czyli zajmowałem się na przykład kopiowaniem, co wydaje się dosyć monotonne, ale dla mnie było to fantastyczne, bo można było puścić sobie dobrą muzykę. Nie byłem ograniczony czasowo, oprócz oczywiście jakichś tam konkretnych terminów, ale jeżeli się jednego dnia mniej wykopiowało praca, drugiego więcej, no to regulowało, człowiek sobie regulował pracę. Także zależy od charakteru pracy, ale zawsze starałem się, i to wynika jakby z takiego mojego archiwum, jednak kontynuować taką własną pracę i właśnie nie mam chyba takich lat, żebym chociaż nie jedno czy dwa zdjęcia nie zrealizował dla właśnie własnych potrzeb, czyli takich, które nie wstydzę się gdzieś tam pokazywać, bo jak potem sobie prześledziłem tą drogę i tak latami, no to właściwie chyba nie ma takich pustych lat. Są bardziej lub mniej związane jakby z charakterem podejmowanych tematów, ale chyba nie. Praca artystyczna też dawała taką drogę, chociaż to pojęcie artystyczne też jest tak trochę może na wyrost powiedziane. Ta praca osobista no jednak dawała większe, odpoczywało się przy tym, tak mi się wydaje. Tak, to bardzo dobre określenie. Ja też to czuję właśnie, taki wewnętrzny odpoczynek. Za chwilkę pokażemy Pańskie zdjęcia i myślę, że wszyscy na to czekają. Ja jeszcze zapytam o te czasy właśnie SPAF-owe, wcześniej jeszcze, kiedy był Pan instruktorem. Wtedy było sporo plenerów, często gdzieś wielu fotografów pańskiego pokolenia opowiadało mi właśnie, że często gdzieś jeździli, spotykali się, te plenery były często długie dosyć i wtedy powstawały tam różne ciekawe prace. A jak było u Pana? Bo to mówimy o fotografii osobistej, ja takie mam odczucie, że ona była bardzo osobista i Pan je robił zupełnie w inny sposób, bardziej kameralnie, domowo. Jeździł Pan na plenery? Czy one były inspirujące? No wie Pan, to są jakby dwa obszary, bo zawodowo to również zajmowałem się organizowaniem plenerów, czyli jadąc na plener czułem się osobą odpowiedzialną za jakby prowadzenie merytoryczne, bo to zawsze był plener prowadzony z jakimś współorganizatorem, to był z reguły instruktor w danym domu kultury, z reguły właśnie takim no, miejskim, prawda, czy powiedzmy wojewódzkim generalnie, który przygotowywał tą
bazę, ale te wszystkie sprawy związane z zapraszaniem wykładowców na plener były rzeczywiście długie. Z reguły około dwutygodniowe. To dzisiaj wydaje się to dosyć trudne, ale to chodziło o to, że przeważnie byli ci ludzie, którzy zajmowali się zawodowo fotografią. Dla nich te plenery były formą samokształcenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie było szkół, które by takie regularne samokształcenie prowadziły. Był oczywiście tzw. studium instruktorów fotografii, pamiętam w Krośnie i w Opolu, a tam można było zdobyć jakby tytuł instruktora, prawda, z określoną kategorią, ale również chodziło o to, żeby mieć wyższe kategorie, żeby uzyskiwać te wyższe kategorie, to należało kończyć różnego typu kursy doskonalenia, prawda, między innymi właśnie Centrum Animacji Kultury, wtedy ten Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury dawał takie uprawnienia, prawda, na właśnie uzyskanie jakby konkretnego stopnia. W związku z tym osoby przyjeżdżając na plener, tworzył jakby taką grupę osób, którzy są jakby na praktyce zawodowej, tak można by to potraktować. Ale oprócz tego ja zawsze aktywnie wykorzystywałem, mam sporo zdjęć właśnie poplenerowych. Bo plenery były z reguły tematyczne, to chodziło o to, żeby mieć pewien program, prawda? Ten program był związany z ogólnym tematem, a do tego tematu byli zapraszeni wykładowcy. Dzięki temu poznałem fantastyczne ludzi, prawda? Bo właśnie starałem się poprosić osoby, które no jakoś wpisywały się w tematy, które mnie jakby interesowały też osobiście. No i to łączenie, prawda, że trzeba było jakby organizacyjnie sprostać tej sytuacji, a jednocześnie też pokazać swoją pracę, bo to też jest ciekawe, że plenery zawsze kończyły się wystawą. Na miejscu. Na miejscu zawsze była pracownia. To też jest ciekawe. Zawsze była ciemnia. Ostatnie dwa dni to była taka praca non-stop, 24 godziny. Niektórzy zapisywali w nocy, prawda, żeby mieć tam kolejkę. No i potem już tego ostatniego dnia była wystawa, w której zawsze brałem udział. To również był taki rodzaj partnerstwa, że w jakimś tam momencie, jak zacząłem pracę, to te pierwsze, pamiętam, spotkanie polegało na tym, że przyszła osoba jakby z ministerstwa, która jest takim opiekunem i ona, powiedzmy, otworzy, potem tam, nie wiem, przetnie jakąś wstęp, jak potrzeba i wyjdzie. A tu nagle po pierwsze byłem z aparatem, co już było dziwne, prawda? Wcześniej instruktor nie musiał tam chodzić z aparatem, a był organizatorem. I to na ten z aparatem, w którym był film, prawda? Czyli jednocześnie robiłem zdjęcia. I potem te zdjęcia pokazywałem. I to zderzenie, prawda, że ktoś, który był traktowany jako taki urzędnik, prawda, państwowy, bo to w końcu było przy Ministerstwie Kultury, czyli jakby urzędnik, też również zajmuje się aktywnie fotografią. I wydaje mi się, że zresztą to była w ogóle fantastyczna sytuacja, bo również było jakby samokształcenie, prawda, to doskonalenie własnych, nie tyle umiejętności, ale też umiejętności, bo sprawy techniczne, jak pan przecież dobrze wie, jednak był jakby dotyczył innych problemów niż dzisiejsza fotografia. Trzeba było sporo się nauczyć technicznych spraw i one jakby wymagały no, innego podejścia, prawda, jeżeli chodzi o praktykę, prawda, czyli wykonanych fotografii musiała być znaczna, żeby opanować pewne procesy. Ale chyba dla pana jako chemika ciemnia nie była problemem. No nie, tym bardziej, że miałem w domu. Tutaj w Warszawie mieszkałem z rodzicami i mieliśmy taką szafę wnękową, chyba to tak się nazywało, czy spiżarnię chyba, bo to było takiej wielkości, powiedzmy, metr chyba 10 na 1,5 metra. W związku z tym ja sobie w tej szafie zrobiłem ciemnię. Powiększalnik był, wysuwana była ta podłoże, że można było zrobić zdjęcie, a z tyłu się odwracałem na takim okrągłym stołeczku. Była kuweta, jedna na drugą, bo się nie mieściły większe. No i tam sobie siedziałem, dopóki tlenu starczyło, prawda? Trzeba potem wyjść, no, warunki spartańskie, trzeba przyznać. No, ale ja okupowałem łazienkę w młodości. Mamy komentarze, ja uruchomię. Jest bardzo dużo pozdrowień. Kilkadziesiąt. Dzięki. Nawet bym powiedział. Już nie jestem w stanie zliczyć. Tutaj komentarze pokazuję cały czas na bieżąco. Włączę pierwszą fotografię tutaj. Jak 78, dobrze widzę, tak? 1978. To gdzieś początki. Początki fotografii pańskiej. Co pana wtedy interesowało? Inspiracje może tamtego czasu? Znaczy, w ogóle moje podejście do fotografii było następujące. Mnie nie bardzo interesowały kwestie techniczne fotografii, tym bardziej, że sprzęt, którym posługiwałem się, był dosyć prostym aparatem. Natomiast interesował mnie zawsze ten kontekst, co kto robi w fotografii.
czym fotografia jest dla osób zajmujących się nią jakby w innych państwach. Czy w związku z tym bardziej interesowało mnie zdobycie informacji, które to zdobycie było dosyć trudne, bo jedyne takie możliwości to były czasopisma, które gdzieś tam otwierały drogę, prawda, co, jeżeli chodzi o ten potencjał, prawda, teoretyczny. No i te czasopisma trzeba było zdobyć. No to chodziło się po antykwariatę, prawda, regularnie skupowałem po to, żeby zorientować się, co fotografii ktoś wykonał, bo tak na dobrą sprawę chciałem zastanowić się, czym ona w ogóle jest, prawda, co ja mógłbym w tej fotografii własnego wykonać. Czyli na czym najpierw zbierałem pewne informacje i jakby w kontekście jakby do tego, co pozyskiwałem, jakby próbowałem znaleźć taką jakby własną odpowiedź. Ponieważ ja zająłem się fotografią dosyć późno, to znaczy miałem już rodzinę i dzieci, to generalnie te moje pierwsze fotografie i przez dłuższy czas były zdeterminowane właśnie takim kontekstem fotografii rodzinnej, co w owym czasie było dosyć marginalnie traktowane. Uważano, że fotografia powinna mieć jakieś takie ogólne hasło. Była moda na zdjęcia typu ta Family of Men, czy Rodzina Człowiecza i reportaż i tak dalej. I takie rzeczy przyziemne były właściwie traktowane jako bardzo osobiste. Ja nazywam to estetykę rodzinną i dzisiaj otwieramy się na tego typu prace. Wydaje mi się, że sporo takich powstaje i dlatego nie uważam to za jakiś taki rodzaj fotografii, który byłby dawał mniejsze możliwości. Nazywam to swego czasu fotografią narracyjną, czyli rodzajem pewnych opowiadań i jakby takim drugim biegunem fotografii, takim nazwałbym to naturalistyczny i jakoś dobrze się w tym no, sam czułem, a co z tego potem wynikało, no to jakby było efektem jakiejś tam realizacji typu wystawy, typu jakieś publikacje, gdzieś tam coś się zaczęło pojawiać i sprawdzało się właśnie w takim odbiorze potem zewnętrznym. Chyba jakoś emocjonalnie był z tym mocno związany. Także cały czas zresztą te takie prywatne gesty wydają mi się o wiele bardziej znaczące i takie ciekawsze. Nigdy specjalnie nie interesowałem się problemami globalnymi, tak można by powiedzieć. Jeżeli to przy okazji, prawda, one się mogły pojawić. Czyli tu i teraz. Wokół nas. To, co nas dotyczy, co determinuje w ogóle naszą postawę, nasze myślenie, prawda, na tym, czy kim jesteśmy, to wydaje mi się dosyć interesujące. Tu mamy 1980 rok. Jak wtedy wyglądała fotografia w Warszawie? Czy dla twórcy to był dobry czas? Łatwo było pokazać swoje prace, zrobić wystawę, zaistnieć po prostu? Dzisiaj mamy internet i jak pewnie rozmawia pan ze studentami, to wielu mówi, że nawet w życiu nie zrobiło odbitki, bo dla niego ważniejszym miejscem do pokazywania swoich prac jest Instagram niż galeria sztuki. Ja myślę, że te lata, w którym ja się zacząłem jakby tak na poważnie traktować fotografię, charakteryzowały się jakby istnieniem autorytetów, to znaczy były osoby, którym się wierzyło, prawda, że oni coś reprezentują. Dotarcie do takich osób, a dla mnie taką osobą był Jerzy Busza, czy potem Busza Czartoryska, było taką pierwszym jakby takim stopniem weryfikacji swoich prac. Jeżeli one zostały nawet zaakceptowane przez osoby, które jakoś tam istniały w tym obszarze, nazwałbym to nadawanie pewnych znaczeń, to potwierdzało jakby wartość własnej fotografii. I takim moim pierwszym, wydaje mi się, ważnym kontaktem, to zawsze podkreślam, było to, że w magazynie Foto, który wtedy wychodziło jako miesięcznik, była taka rubryka fotoocena. I tam tą fotoocenę prowadzili, no różni, przedtem był pan Sunderland, ale w pewnym okresie Jerzy Busza. Mnie ta ocena się bardzo podobała, natomiast, znaczy sama ta struktura, natomiast problem polegał na tym, że no, nigdy nie wiadomo było, kiedy przyjdzie czas na własne zdjęcia, prawda, bo wysyłało się i tam czekało się w kolejce. Udało mi się zdobyć adres prywatny do pana Jerzego Buszy i po prostu pojechałem do niego, czy on może zobaczyć moje zdjęcia. Zobaczył, powiedział, że wszystko jest do kitu. Oprócz tam dwóch chyba, nie skomentował specjalnie tych dwóch, ale kiedy wróciłem do domu, pomyślałem sobie, aha, no to trzeba oprzeć pracę o tych dwóch, na tych dwóch zdjęciach. Ale inaczej mówiąc, jakby sam fakt potem, że jakby zacząłem wokół właśnie
tego typu osoby, jak Busha czy innych, próbować kształtować jakby takie własne myślenie o fotografii, no to był ten pierwszy skok jakby zdobywania własnej jakby wiedzy na tym, czym jest fotografia. I to było, wydaje mi się, fantastyczne, że były osoby, które rzeczywiście nadawały, jak ja się pytam w tej chwili, na przykład może trochę odchodzę od tematu, co ciebie interesuje fotografia, jaka osoba, czy jacy fotografowie, to bardzo często interesuje mnie moja fotografia albo mojego kolegi, prawda? Fajnie, że tak jest, ale generalnie wydaje mi się, że warto zacząć właśnie od tego, dlaczego ktoś jakby zaistniał w fotografii, z jakiego powodu i wtedy ocenić jakby te relacje, prawda, między tym, co ja reprezentuję i dlaczego ja nie mogę zaistnieć, prawda, w tej fotografii, że to mnie interesuje. Czyli ten okres, kiedy byli ci fantastyczni, prawda, jak wspomniany Jerzy Busza, jak Urszula Czartoryska, jak Jerzy Garstecki, jak później no inni, prawda, czyli Jerzy Lewczyński, Stefan Wojnecki, no wiele takich nazwisk mogę powiedzieć, powodowało, że nagle człowiek wszedł w takie środowisko, które jakby też kształtowało fotografię, a jednocześnie w jakimś momencie no, stał się tym partnerem, prawda, skoro już jakby próbował realizować prace, które były też interesujące dla tych osób, których najpierw przedstawiał swoje fotografie. To wydaje mi się znacząca różnica. Pewne miejsca, prawda, gdzie fotografia istniała, nie było ich tak dużo, prawda? Jakieś spotkania, nie wiem, spotkania młodych, czy też spotkania w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie konfrontowały się własne prace i nagle one się pojawiły w przestrzeni publicznej, że ktoś chciał oglądać, stanowiło jakby ten krok, nazwałbym to zachęty, prawda, że można wykonać jakby własną pracę, którą ktoś tam odbierze, prawda, kogoś to zainteresuje. Tak bym widział tą różnicę, prawda, że jednak jakby wierzył osobom, które prezentowały jakiś rodzaj poglądu na fotografię i starając się jakby zgłębić dlaczego, prawda, ale również potem znaleźć właśnie własną odpowiedź. Zanegować na przykład jakąś teorię i próbować wyprodukować własną. To wydaje mi się chyba była taka podstawowa cecha chyba tych czasów takiej autodydaktyki, bo tak jednak to nazywam. Wracamy do zdjęć. Opowie nam Pan o tym cyklu. To wydaje się dość proste, ale samo miejsce zaistnienia tego cyklu było najważniejsze. To właśnie wspomniany Jurek Busza, na początku to nazwisko się pojawia, bo to były te początki mojej fotografii, był jednym z organizatorów takiej dużej wystawy, która mówiła o rzeczywistości, która nas otacza. To się nazywało sztuka faktu. Fakt w ogóle i dokument nie był traktowany w kontekście idei sztuki. On był taką rzeczą obok. Nawet po prostu zwróć uwagę, że nie był traktowany, był inaczej traktowany autorsko, prawda? 50% kosztów to był, jak ktoś pracował twórczo, a te 20% jak tworzyło się, nie wiem, dokument, prawda, czy rodzaj takiej reprodukcji. I ta wystawa Sztuka Faktu miała jakby przełamać z jednej strony też taką zaistniałą sytuację, że dokument jako taki może być potraktowany bardziej konceptualnie, co przez to rozumiano. Poprzez seryjność, poprzez jakby odwołanie się do pewnej cykliczności. Ta praca, którą tutaj, która jest zaprezentowana, wydaje się dość błaha, ale tu chodzi o swego rodzaju komentarz, dlaczego na przykład pojawiają się takie gesty, prawda, jak chociażby no, te naklejki, które tutaj nagle zaczęły się pojawiać. Z czego to wynika, prawda? Czy to jest jakaś moda, prawda, że nagle ktoś to nakleja, czy to jest jakaś własna wejście do jakiegoś klubu, prawda, gdzie ta naklejka jakby mnie identyfikuje. Czy inaczej mówiąc, takie zbieranie, prawda, bym to nazwał, taka fotografia spod znaku kolekcjonowania, wydawała mi się intrygująca i wbrew pozorom chyba skuteczna, bo tak na dobrą sprawę ona jest reprezentacją czasu, w którym żyjemy, prawda, i jest coś pomiędzy właśnie dokumentem, a właśnie takim własnym wyborem sposobu prezentacji, nie wiem, takim własnym komentarzem, który tutaj jest no dosyć i chyba wyraźny, tak sądzę. No jest to bardzo interesujące, dlatego zapytałem o ten zestaw, bo myślę, że te naklejki bardzo definiują osoby, które jeżdżą tymi samochodami. To właśnie jest znak czasu, też moda, no ale przede wszystkim można sobie spróbować wyobrazić, kim jest ten człowiek. Wiele znaczeń. I to też w sumie przypomina mi moje dzieciństwo i te naklejki łazienkowe właśnie, które chyba prawie w każdym mieszkaniu były. No,
mieliśmy teksasy, spodnie, albo jak ktoś miał dolary, a właściwie bony, no to mógł mieć te Wrangler, czy tam prawie inne. Także to też jest taka namiastka czegoś zachodniego, przez prostu zwrócić uwagę, że zbierały się na przykład puszki po piwie, czy opakowanie po papierosach, czy butelki po jakichś tam trunkach, jako taki znak otoczenia się czymś luksusowym. Czy pudełka po papierosach na macie, szpileczką przyczepione. To wydawało się takie błahe sytuacje. Myślę, że też trochę było tutaj wpływu jednak chyba Jurka Lewczyńskiego. Jeszcze wtedy chyba go tak mocno nie znałem, ale jednak zauważyłem jego taka potrzeba zbieractwa, prawda, takich gestów, które człowiek pozostawia po sobie, które też wydawały się w owym czasie dosyć błahe, nagle przyniosły ciekawe jakby projekty, które on realizował. I myślę, że to gdzieś tak w tej stylistyce to się mieści. Rodzaj takiego kolekcjonowania świata poprzez obrazy. Tak, to jest bardzo interesujące i też myślę, że z biegiem czasu robi się... Ale też z ironią, jak pan to zauważył. Tak, tak. Zresztą w niektórych tekstach, które tam pojawiały się, to też mówię, że ironia jest takim rodzajem obrony, prawda, przed taką teorią, że wszystko już było, prawda, albo że musi być wszystko jakby tak dokładnie zdefiniowane, prawda. No, musisz próbować dotrzeć jakby do pewnych niuansów, które mogłyby takie gesty ironiczne tworzyć. Tak sobie to wyobrażałem. A czas weryfikuje, czy to się sprawdzi, czy to zostanie, czy będzie nadal ciekawe, a tu się okazuje, że jest jeszcze bardziej ciekawe niż było, ponieważ no tego już nie ma i na to dzisiaj patrzymy zupełnie w inny sposób. A myślę, że też młodsze pokolenia mogą mieć też problem ze zrozumieniem trochę sensu tamtego cyklu, ale no myślę, że ma to dużą wartość i kto będzie chciał, na pewno zagłębi się w ten temat. Z fascynacją oglądałem ten cykl zdjęć z dziećmi. To jest taki dokument bardzo statyczny, to jest jedno miejsce, a tak dużo się dzieje. I przypomina mi to właśnie znowu dzieciństwo i moje zabawy podwórkowe, te przyzwyczajenia, te ulubione schody, bo było ileś klatek na podwórku, któraś była wyjątkowa. I ja mam wrażenie, że to jest coś właśnie takiego wyjątkowego na tym podwórku, gdzie te dzieci po prostu się tam bawią. I to podwórko ma dla mnie dosyć ważne znaczenie, dlatego że była to fotografia, która jakby spowodowała powstanie pierwszej wystawy. To pierwsza ekspozycja na zewnątrz w Warszawie. To było w Domu Kultury Dzielnicowego, Domu Kultury na ulicy w Śródmieściu Elektoralnej, gdzie właśnie stworzyłem wystawę, która miała taki dodatkowy kontekst. To nie tylko chodziło o dokument jako taki. Tu chodziło o pewien rodzaj pojęcia czasu, bo wracam do miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie właściwie no, krótko przebywałem, ale potem przebywałem co pewien czas, prawda, bo tam mieszkali moi dziadkowie, moja babcia, mój dziadek. W związku z tym przyjeżdżałem na wakacje, no, kontaktowałem się, prawda, ale pamiętam to jakby z dzieciństwa, prawda, to jest miejsce, prawda, gdzie ja się urodziłem. I wracam po pewnym czasie w to samo miejsce. I teraz o czym mówi ta fotografia, że się czas zatrzyma, o braku czasu, prawda, bo robię zdjęcia, które robię tak, jakbym był wtedy tym dzieckiem i to samo widział, prawda? Bo tam się czas jakby zatrzymał. Czyli fotografia, która jest zawsze dokumentem, czego ona jest dokumentem, prawda? Braku upływu czasu, czyli ona ma znaczenie wtedy, kiedy ona konfrontuje się ze współczesnymi czasami. I ta wystawa fajnie mi się jakby zapętliła, może wyprzedzam trochę, ale kiedy po wielu, wielu latach, no kilkudziesięciu latach zrealizowałem taki projekt dla kolekcji wrzesińskiej, no to tam się pojawiły te fotografie archiwalne. Projekt dotyczył właśnie powrotu do dzieciństwa, w sensie jakby powrotu do pewnego miejsca. Nagle okazało się, że różne eksperymenty bardzo formalne, które zawsze nęciły fotografa w tamtym czasie, jakieś eksperymenty ciemniowe, mają mniejsze znaczenie, bo każdy sobie takie eksperymenty może zrobić. Ale już te rzeczy, które zarejestrowaliśmy, nie zrobimy, bo nie cofniemy się czasem, prawda, do tych lat. W związku z tym nawet niektóre zdjęcia nie były prezentowane na tej pierwotnej wystawie, ale po pewnym czasie nagle one stały się bardzo ważne.
świadczący właśnie o tym, że fotografia jest takim rodzajem balsamowania czasu. I jak to zresztą w teorii, prawda, często się o tym mówi. Ale również no, ma ten bardzo osobiste znaczenie. Bo dotyka właśnie tych miejsc, no, babcie, prawda, znajomych, kolegów, którzy tam gdzieś w tym czasie, jak ja byłem dzieckiem, też byli, a teraz jakby odtwarzają tą sytuację już. Fotografia ma to znaczenie ciekawe, że my możemy dowolnie tu podpisać, prawda, może być to zdjęcie, no tak, to są moi kumple, prawda, a równie dobrze można powiedzieć, że ja już jestem dorosłą osobą, a to jest osoba, którą teraz fotografuję. Czyli inaczej mówiąc, fotografia bez... Nie ma tych znaczeń, która jest w samej fotografii. Do niej dokładamy coś z zewnątrz, prawda? Jakieś własne doświadczenie, czy własny opis, który w ogóle zmienia to, co oglądamy na fotografii. To wydaje mi się bardzo znaczące i ciekawe w fotografii. Wróćmy może do kolekcji wrzesińskiej i pańskiej pracy wtedy właśnie. Co roku inny fotograf. Pan urodził się we Wrześni, znał to miejsce. Wielu fotografów po prostu tam przyjeżdża, musi poznać, wczuć się w to miejsce. Jakie pan miał założenie, no, znając praktycznie od podszewki swoje miasto, zupełnie inaczej każdy pokazuje. Karolina Jonderko pokazała młodzież. To jest zupełnie jakby magiczne miejsce, pokazane poprzez pryzmat młodych ludzi, którzy są jakby przyszłością tego miejsca. Kiedy panu zaproponowano zrobienie swojego cyklu, co pan poczuł i jak pan sobie wyobraził, co to musi być, żeby opowiedzieć o tym miejscu właśnie w odpowiedni sposób? No po pierwsze, postanowiłem zrobić pracę, która by była też taką moją przygodą z historią moją. Czyli inaczej mówiąc, od razu zakładałem, że fotografia będzie opierała się na zdjęciach, które aktualnie wykonuję w czasie tych pobytu, prawda, bo tam się jeździło, ja jeździłem na przykład co pewien czas, a jednocześnie będzie dotyczyła archiwów, które miałem z własnej fotografii, tak jak tutaj, ale też archiwów pozyskanych. Nagle okazuje się, że można opowiadać, że fotograf może też tworzyć rodzaj pewnej narracji poprzez na przykład dokumenty z zewnątrz albo przez takie fakty, które jakby to powiedzieć, jakby budują pewien rodzaj narracji. Tu musiałbym zobaczyć niektóre zdjęcia z tamtego okresu, ale wydaje mi się, że niezwykle ciekawa jest sytuacja, że na przykład nawet najbliżsi patrząc na zdjęcie mówili, o to jest jakbyś mu znajomy, ale to żaden znajomy to kupiony był zdjęcie gdzieś na Allegro, prawda? Tylko że my tego jakby nie możemy rozpoznać, prawda? Możemy jakby tworzyć, tak jak tworzy się filmy, prawda, wręcz dokumentalne, oparte, prawda, na zdjęciach inscenizowanych, żeby wzmocnić jakby ten przekaz dokumentalny. Podobnie w fotografii można tworzyć pewien rodzaj narracji, wykorzystując zdjęcie z zewnątrz, jakby wpisujące się w to, żeby podkreślić pewien rodzaj no, tematu, czy też problemu, który nas interesuje. I to było, wydaje mi się, taką podstawową kwestią, czyli to, co mnie w tej chwili, co widzę, zderzam to z pamięcią, prawda, o tych miejscach. Zastanawiam się, czy tak samo widziałam wtedy te miejsca, prawda, czy coś się zmieniło, czy fotografia jest w stanie jakby tą zmianę pokazać, konfrontując z pracami, które już wcześniej były wykonane, ale również nie tylko moimi pracami, na przykład, które zrobił mój ojciec, prawda, jak ja byłem mały, też z tych okolic. Także to wydaje mi się było takim podstawowym. Zresztą sam temat, sama jakby praca nazywa się déjà vu, prawda, jakoś nawiązuje do takich naszych olśnień, prawda, z przeszłości, tak można by to nazwać. Déjà vu, wspaniałe. Idziemy dalej. Tutaj mamy taki dosyć ciekawy cykl. Chwileczkę. O, zaczęło się. Jest. Panki. Lata 70. 80. to rozkwit subkultur w Polsce. I Józef Rubakowski fotografował zespół Moskwa. Pan spotyka ich w Domu Kultury chyba, tak domyślam się, gdzie ta młodzież po prostu jest wokół Domu Kultury. Pewnie chłopaki grają, więc próby. Są różne kółka zainteresowań. I poznaje pan takich dziwnych ludzi, którzy no, jednak
uciekają, próbują jakby uciec z tego systemu, co jednak jest niemożliwe, ale tworzą swój własny świat. Pan w niego wchodzi. Łatwo było namówić ich na pozowanie, na jakby pozwolenie wejścia w ich świat, bo tutaj widzę mieszkania. Czy oni nie byli zbyt hermetyczni wtedy? Nie było zbyt trudno, dlatego że w ogóle zawsze interesowałem się, interesuję się również muzyką. Nie mam przy sobie harmoniki, ale nie gitary, prawda, więc nie mogę jakby wejść z sobą. I to powodowało, że mnie interesowała w ogóle ta muzyka. Mnie interesowała muzyka punkowa, mnie w ogóle interesował, sam miałem zespół w swoim czasie, jak chodziłem do szkoły średniej, prawda. Cudownie. Gdzie tam żeśmy na tych gitarach brzmkali, bo każdy za czasu, prawda, Beatlesów czy w moim przypadku bardziej Rolling Stonesów interesował się muzyką. W związku z tym tutaj jakby ten obszar muzyki jednoczył. Oni tam przychodzili dlatego, że gdzieś trzeba było grać, no szczególnie na tych bębnach, prawda, no w domu trudno bębnić. W związku z tym udostępniono tam salę osobom, żeby sobie trenowali i to z tego jakby wynikało. A ponieważ zajmowałem się fotografią, bo prowadziłem właśnie zajęcia z fotografii, no to jakby to stało się naturalne. Żałuję, że trochę mało tych zdjęć powstało mimo wszystko, aczkolwiek wystawa, która miała miejsce w fajnym miejscu, to się nazywało Galeria Hybrydy, to było ciekawe miejsce w Warszawie, no cieszyła się dosyć dużym powodzeniem, bo no zamiast trwać miesiąc, to chyba 3 miesiące trwała, także było dosyć długo. Natomiast tam był kłopot z cenzorem, ponieważ tej wystawie towarzyszyły teksty. No i te teksty to były teksty z piosenek, gdzie pojawiały się różnego typu sformułowania, no takie, można powiedzieć, nieakceptowalne. I cenzor głównie przyczepił się do tych tekstów, trzeba było je tam, a wystawa już wisiała, trzeba było tam zamalowywać. No i myśmy zamalowywali te teksty, ale potem wpadliśmy na pomysł, że może w takim razie co drugie wyraz zamalujemy. I to było ciekawe, bo potem ludzie przyszli i mówili, kurde, ale co tutaj zamalowane? No wiadomo, że zamalowane, ale tutaj to bez sensu, prawda, co tu zamalowane. No czyli takie były też przy okazji trochę zabawy. Ciekawe. Pojawia się kolor. W sumie to rzadkość w tamtym okresie. Czy kolor wydawał się panu bardziej odpowiedni do fotografowania? No bo są zdjęcia czarno-białe i kolorowe tutaj w tym cyklu. Ale czy ten kolor po prostu pojawił się z jakiegoś powodu? Czy w ogóle tych zdjęć nie było na tej wystawie. W ogóle te zdjęcia, które tutaj pan widzi, właściwie zostały dołożone, nie wiem, po 20-30 latach chyba po tej wystawie, kiedy odnalazłem gdzieś tam 2 negatywy na Orwo Color, takim niemieckim, nerdowskim filmie. Okazało się, że one są tam jakoś w miarę wywołane i zrobiłem z tego odbitki znacznie później. One zostały dołożone teraz i one też mają taką bardzo ciekawą historię, bo zdjęcia, których my tutaj korzystamy, to są takie zdjęcia z wydawnictwa i to wydawnictwo miało swoją tutaj ideę. Natomiast same zdjęcia jako w całości, to one są dosyć technicznie kiepskie. Nawet tutaj na tym jednym widać. Ja miałem taki aparat, który prześwietlał. Kaseta tak, się zakładała, prawda? Prawy dolny róg. No to tam ucieka. Człowiek marzył, prawda, o Hasselbladzie, a miał saluta, prawda? W związku z tym prześwietlał. I te zdjęcia są takie prześwietlane, prawda? Porysowane w ogóle. Dlatego ich nie pokazywałem. Ale wiele lat później, to było gdzieś, ja wiem, może z 10 lat temu, może z 15 lat temu, jakieś tam potrzeby, jakieś tam wystawy o młodzieży tamtych lat, ktoś się zgłosił te zdjęcia. W takim razie wyszukałem negatywy i zrobiłem z tego duże powiększenia, z tymi właśnie zaświetleniami, z takimi właśnie brudami i tak dalej. I to zrobiło dobre wrażenie, bo oglądający mówili, o jaki fajny kontekst, taki, prawda, dzieci śmieci, prawda, tak, punk, takie prawda, punkowe prawda, było prawda, właśnie. To już by nie świat... to mówi o tym, jak zdjęcia zmieniają swoje znaczenie. Tak. Dopiero później to powstało, także tutaj tych kolorów to jest właściwie tylko 2 filmy, ponieważ to jest 6x6, więc ile tam było, 12 klatek, prawda, nie wszystkie wychodziły. Z przyczyn chociażby właśnie, że nierówno przechodziły te zdjęcia w tym magazynie. Stało kilkanaście. Więc to było niewiele. Zdjęć, tak. Ale w klimacie się mieszczą, w związku z tym nie ma tutaj nic, znaczy nie fałszują czasy, prawda? A jednocześnie pokazuję, że ten kolor to był taki raczej dosyć umowny w tym ordo. Chyba tam specjalnie nie tak, można było kontrolować. Tak, to prawda. No i zaczyna się bardzo ciekawy czas. Już takiej bardzo osobistej twórczości. Podoba mi się autoportret, jest rewelacyjny, z taką autoironią.
I potem obserwując pańską twórczość, to właśnie ta autoironia jest gdzieś prawie na każdym zdjęciu. I to jest fascynujące właśnie, no, że można z takim przymrużeniem oka. Siebie, nie widzę łatwiej. Tak, ale bez zadęcia właśnie. I to jest fajne, że pokazuje pan siebie z takim naszym trochę narodowym humorem polskim, z przymrużeniem oka, niby poważnie, ale tak naprawdę jest czuć takiego troszkę Bareje. Bardzo to lubię właśnie w pańskich fotografiach. Niektóre zdjęcia jakby były związane z określonym, jakby narzuconym zewnętrznie, można powiedzieć, ideą, bo na przykład to zdjęcie wcześniejsze, które dotyczy tych moich orderów, to Bogdan Sarwiński ze związku zrobił taką wystawę Fotografia dla syna. Syn mu się urodził, on postanowił poprosić fotografów znajomych, żeby zrobili mu zdjęcie pod tym tytułem, i on, jak będzie syn miał 18 lat, to on te zdjęcie wyciągnie i pokaże. No i to było właśnie w taki rodzaj ironii, prawda, że tam to jedyne osiągnięcie, jakie były, takie uznaniowe, prawda, z zewnątrz, to są te lekarstwa, które akurat nie tutaj jakieś tam nasercowe czy inne były. I potem rzeczywiście po tych 18 latach te zdjęcia były dopiero odgrzewane. No i Sarwiński pokazał to, tą skrzynię otworzył, prawda, i temu wręczył, prawda, już jako miał 18 lat te zdjęcia. Więc niektóre były zrobione dlatego, że było jakieś takie hasło, prawda, z zewnątrz. Już nie pamiętam, które dotyczyły i jakich dokładnie, ale były takie, prawda. Ale też były też takim rodzajem komentarza do rzeczywistości, jak chociażby w tym Rambo tutaj, co następne pan oglądał, czy te konteksty nie dam się wykończyć w przyrodzie i tak dalej. Takie odwrócenie roli. A to z kolei była wystawa poświęcona Mandrajowi. W związku z tym te zdjęcia mogą być nieczytelne, jeżeli nie znasz ich kontekstu, ale po to jest podpis, nie musi Mandraj. Jeżeli ktoś chce to połapać, no to sobie szuka u tego Mandraja zdjęcie i nagle okazuje się, że te konteksty znajdzie tutaj. Także to już była ten czas, gdzie ta historia fotografii jakoś mnie interesowała i lubiłem sięgać do twórców, żeby ich jakoś ogarnąć. I stąd tego typu konteksty, gdzie tytuł też jakby narzuca, prawda, sposób interpretacji, a bez niego to jest nieczytelne. Za chwilę, ale nie musi być. Będzie więcej. I właśnie to jest taka jakby forma inspiracji, ale troszkę inaczej, bo pan w inny sposób jakby troszkę to opowiada, poszedłem w drugą stronę. Znowu fotografia rodzinna. Rodzina się przewija właśnie często w tych projektach pańskich. Bardzo interesujący sposób właśnie opowiadaniu o sobie, o swoim życiu i rodzinie. Ale to też, jeżeli pan pozwoli, przepraszam, bo to jest dosyć dla mnie ważne, że to była też taka fascynacja jednak konkretnym rodzajem fotografii. Głównie mało znanym w owym czasie fotografem, czyli Duane Michaelsem, który wymyślił takie pojęcie sekwencja jako coś, co jest pomiędzy fotografią a filmem. Ponieważ moja droga do fotografii, o czym tutaj nie mówiliśmy, szła poprzez film. Ja najpierw zajmowałem się filmem amatorskim. Zapisałem się do koła filmowców 8-milimetrowych, tak można by to nazwać. I od tego zainteresowania filmem amatorskim dopiero przeszedłem do fotografii. I te sekwencje były czymś, co jakby realizują tę taką pośrednią rzecz pomiędzy pojedynczą klatką a klatką filmową, jako coś, co może się dziać pomiędzy tymi klatkami. I to wydaje się tutaj taką podstawowym wyróżnikiem, że to nie jest taki cykl sam w sobie, tylko ma ściśle określony rodzaj, że następstwo jest bardzo logiczne. Trzeba kolejne zdjęcia wynikają z poprzedniego. Tutaj ten tytuł Hierarchia Ważności jest ważna, że stajemy się ważni, potem następna osoba jest ważniejsza. I stąd takie twórcze wykorzystanie zjawiska ostrości, tak bym to nazwał. Zresztą to było podyktowane taką sytuacją, że starałem się już wtedy do Związku Fotografików i żeby się dostać do związku, trzeba było zrobić ileś tam ćwiczeń. Jedno z ćwiczeń, to były takie, 2 lata się te ćwiczenia realizowało, prawda, taki rodzaj, jak bym powiedział, takiego stażu. I ćwiczenia były różne, między innymi twórcze wykorzystanie głębi ostrości. No więc to tak się tutaj z tą głębią ostrości zadziało.
że ona jakby narzuca sposób interpretacji. Twórcze wykorzystanie głębi ostrości. Niesamowite. I powstało coś naprawdę fantastycznego. No i tam, to też były zadania? To oczywiście niektóre to wynikało z tego, że jakieś były tam hasło związane jakby z, nie wiem, z wystawą, jak ktoś organizował, ale nie, raczej to sam sobie jakby ułożyłem tą sytuację, żeby ten rodzaj takich sekwencji stworzyć. Głównie chodzi o to prawo zdjęcie, po prawej stronie, po lewej stronie to już nie ma tego charakteru sekwencyjnego, ale to jest z kolei taki problem, który potem się pojawił w takiej wystawie, którą sobie najbardziej chyba ceniłem w owym czasie, gdzie właśnie portret taki inspirowany poprzez serigrafię, tym kontekstem pop-artu był dla mnie bardzo ważny. To też warto, żeby to zderzyć jakby z kolejnymi pracami. One też nie są takie w oderwaniu. Zresztą dosyć czytelne, bo Witaj w domu to jest ironiczne, prawda, tutaj określenie. Tak. No i tutaj też bardzo ironiczne podejście do tego, kim się stajemy w sumie i jak nas ten dobrobyt przytłacza. Któryś chyba z tekstów literackich jakoś to był chyba inspirujący. Nie pamiętam, się nazywał ten autor z takiej nowelki rzeczy, jak one w jakimś momencie dominują i człowiek się gdzieś tam gubi pod chęcią posiadania, prawda, i nagle staje się mniej widoczny, bo ta chęć posiadania tak determinuje jego pozycję, prawda, że on gdzieś tam właściwie już nie jest znaczący, jest przytłoczony. To. Kiedyś mój przyjaciel, fantastyczny fotograf, Krzysztof Wojciechowski, to nazwał te prace tak dosyć ironicznie, mi się to spodobało, że to są takie traktaciki, czy nie traktaty, prawda, coś poważnego, tylko takie błahostki, takie mini traktaciki. To mi się podobało, bo to tak ma być, prawda, tu się nic nie sili, ani na żadną filozofię, prawda, takie oczywistości, prawda. Tak. Ale dlaczego nie, prawda, no i tyle, więc myślę, że to jakoś mnie, spodobało mi się jakby to pojęcie, prawda, takich mini traktacików. Traktaciki o życiu. Tak. Nie mogę sobie przypomnieć, próbuję od minuty właśnie przypomnieć sobie nazwisko artysty, który właśnie sfotografował w różnych krajach rodziny z przedmiotami, które do nich należą, wyniesionymi przed dom. I to wszystko jest porozkładane. I w zależności oczywiście od kraju, ten dobrobyt, pojęcie dobrobytu. Albo jest na jednym dywanie, albo jest w ogóle tak, na kilku miejscach. Tak, tak. Właśnie to pojęcie dobrobytu jest bardzo umowne, bo dla niektórych, myślę, że dzisiaj my mamy tak dużo przedmiotów, możemy kupować jest wszystko, że dopiero przeprowadzka nam pokazuje, jak jesteśmy bardzo zasypani właśnie i ograniczeni tym balastem. Idziemy dalej. Bardzo proszę o komentarz. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. No to jest jakby ta sytuacja, jak i poprzednio, prawda? Jakiś taki rodzaj skomentowania sytuacji kobiety, no bo po prostu by wyobrazić, że ja mogę się bawić, prawda? No ale ktoś musi ten dom prowadzić. Tak. No i gdybym nie miał takiej szczęśliwej sytuacji, że ktoś za mnie te rzeczy realizuje, prawda? Czyli utrzymuje dom w porządku, prawda? A ja się mogę bawić, no to bym pewnie to nie mógł zrobić. Czyli wbrew pozorom jest to rodzaj jakiegoś takiego omażdla, co się potem oczywiście na wystawie konkretnie pojawi w tytule, prawda? Czyli 87 rok to strasznie trudne czasy. I dzisiaj troszkę mamy inne podejście do tego, tych obowiązków, ale wtedy to naprawdę to był heroizm. No, żona może o tym więcej wiedzieć, że jeżeli chodzę na jakieś tam kursy, prawda, doskonalałem się, prawda, nie był mi w domu, no to ktoś musiał za mnie pracować, prawda. To zdjęcie zresztą jest o tyle ciekawe, że ja tam chałturzyłem w jakimś momencie jako pomocnik w takim, żeby sobie zarobić parę groszy, w takim typowym studio rzemieślniczym. I przyszła para, żeby sfotografować, żeby zrobić zdjęcie ślubne, a już po ślubie bym chcieli powtórzyć, bo mieli poprzednie udane.
I ja mówię, kurczę, ja mam taki pomysł, możecie chwilę poczekać, ja polecę, kupię trochę towaru, czy może mi pani zapozować. Ani tej pani nie znam w ogóle, ani wcześniej nie znałem. Ona zgodziła się na to, żeby mi popozować tutaj. Zgodziła się na wykorzystanie, zresztą potem zdobyłem jakąś tam nagrodę na takim, satyrykon, prawda, taki konkurs chyba w Legnicy. Czyli taka spontaniczna sytuacja, więc to jest osoba absolutnie obca, ale wpisuje się jakby w ten właśnie klimat sytuacji, która mnie interesowała. Też bardzo ciekawa kwestia jest, jeżeli mogę o tym powiedzieć, bo to wydaje mi się śmieszne, że te fotografie, szczególnie z tymi autoportretami, były też prezentowane na takiej dosyć dla mnie ważnej wystawie w Muzeum Élysée w Szwajcarii. I jeden z nauczycieli tamtejszej szkoły zaprodukował fotografię i poprosił swoich uczniów, żeby oni skomentowali te fotografie. I potem jak ja, nie wiem, czy mi to nadesło pocztą, chyba tak, chyba dostałem pocztą te prace. Ja mam te prace, bo ten komentarz jest przedziwny, dlatego że jest kompletnie niezrozumiały dla ludzi ze świata zachodniego za tą tak zwaną żelazną kurtyną. Tak. Te niektóre zdjęcia to były takie, że on się tutaj chce narkotyzować, te dzieci. To w ogóle jakieś takie przedziwne sytuacje były. I ja nawet nieraz myślałem o tym, żeby wykorzystać te zdjęcia z tymi podpisami. One są przetłumaczone, prawda, tak, że można ten kontekst znaleźć, więc to też jest taka ciekawa sytuacja, jak może być różnie odczytywana fotografia. To prawda. Jest ważne. Ale to też inny świat, inni ludzie. No właśnie ciężko zrozumieć ten kontekst. Dzisiaj wraca moda na PRL. Czy wraca, no po prostu powstała jakby moda na PRL. Tylko że ten PRL jest zupełnie inny i bardziej w krzywym zwierciadle, bardziej może okiem Barei, a nie tego realizmu, jaki był wtedy i tej szarości. Dla mnie ten czas był bardzo czarno-biały i może chyba nie tylko dlatego, że ta fotografia wtedy głównie była dla mnie czarno-biała. Siedziałem w ciemni i robiłem właśnie te czarno-białe odbitki, ale całe, no jeśli czarno-biała, to na pewno szara. Pokazujemy następne cykle i doszliśmy do popartu właśnie gazet Trybuna Ludu, tak? Coś w różne tym stylu. Bo tu chodzi o to, to w ogóle dwie rzeczy dla mnie są tu ważne. Po pierwsze, był to kontakt z ważnym w owym czasie, z ważną osobą dla mnie, mianowicie z małą galerią Związku Artystów Fotografików, którą prowadził w owym czasie Marek Grygiel. Uważałem tą galerię za jedną z ciekawszych, ważniejszych galerii. Ja po prostu wziąłem pod pachę jakiś mój projekt i poszedłem tam, czy by go to nie interesowało. I rzeczywiście te prace Grygla zainteresowały. Od tego czasu stałem się taką osobą, która, można powiedzieć, jakoś tą galerią się związała. Ja tam miałem chyba 4 czy 5 kolejnych wystaw. I to była taka pierwsza praca, która też dotyczyła trochę innej formy, jak tutaj pan widzi. Mianowicie, jest to takie odniesienie właśnie do tego, dlaczego nie zaistniał w Polsce pop-art, prawda? Często się mówi, że ten pop-art był takim zjawiskiem kulturowym, ciekawym. Oczywiście tam gdzieś wyszedł z Anglii, rozwinął się w Stanach Zjednoczonych, ale potem również powrócił i był fantastyczny w różnych miejscach obecny, ale nie był na przykład w Polsce nieobecny. No bo trudno mówić o apoteozie konsumpcji, kiedy tą konsumpcją był ten ocet, prawda? I trudno mówić o tym Marilyn Monroe, prawda? Czyli Stylo, prawda? Modelce i tak dalej. Kiedy kobiety u nas, to właśnie był w tych małych okienkach, prawda, i musiał się zajmować tą codziennością. Czyli specjalnie ten kontekst gazet był o tyle ważny, że on pokazywał codzienność, w której kobiety się obracały, prawda, ta sytuacja, że nie mógł ten popadek zaistnieć jako apoteoza konsumpcji, był tutaj oczywisty. Gazety są różne, absolutnie różne i co ciekawe, skoro się o tym nie wie, to czasami niektórzy czytali jakieś teksty w tej gazecie, mówi, ale dobrany tekst. To nie było nic dobranego. To jest rodzaj sytuacji takiej, że nie trzeba było nic dobierać, prawda? Same teksty są autentyczne, w związku z tym one sam się bronią, prawda? Tą codziennością w stosunku właśnie do tego takiego wizerunku, który tam znamy, prawda, z tego Andy Warhola. I to też ciekawe, że to była wystawa chyba w roku, w którym Andy zmarł. I pamiętam też taki komentarz, że jakaś tam wystawa, bo zmarł Andy Warhol. Czy całkowicie przypadkowe sytuacje czasami tworzą też przedziwne konteksty.
Lubię tę wystawę, bo ona była taka chyba jedną z pierwszych. Zresztą tu napisał tekst fantastyczny autor Marcin Giżycki. W tamtym roku Giżycki zmarł. Był od, jakby od filmu, specjalizował się film, od filmu amatorskiego, głównie film animowym się zajmował. Fantastyczny autor i on napisał tutaj tekst, króciuteńki do tego katalogu i to też dla mnie było jakoś tam ważne, że gdzieś tam to zostało odebrane tak, jak sobie wyobrażałem. Murale w Polsce wtedy były zupełnie inne. Lata 80. to właśnie takie szablony, pamiętam ich wiele, bardzo były często ciekawe, sarkastyczne, opisywały naszą rzeczywistość. I widzę, że pan też zainteresował się nimi i śledził. Sprawa jest wbrew pozorom oczywista, dlatego że mój syn latał, żeby malować po murze, ktoś musiał go pilnować i w razie czego prawda, chronić. W związku z tym tu jest wiele takich murali, gdzie Grzesiek jeszcze teraz już mający własne dzieci w tym wieku przypomina sobie, jak to z tymi sprayami gdzieś tam po tych murach latali. W związku z tym to była taka dokumentacja na zasadzie idź za nim, kurczę, pilnuj go wreszcie, bo i tak dalej. No i zrobiłem taką całą serię i bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, że właśnie takie dokumentowanie codzienności wcale nie jest błahe, bo każdy mówi, nie mam powodu to robić, bo każdy to robi. A potem się okaże, że nie, że właściwie tak. Nie robimy, bo wszyscy to robią, prawda? Czyli, a to poza tym też miałem taką sytuację ciekawą, że na jakichś tam wystawach, szczególnie nie w Polsce, prawda, między innymi właśnie w tej Lozannie, puszczałem to w takim karuzelowym rzutniku, który w kółko pokazywał przeźrocza, zapętlone były i taka ostra muzyka punkowa i to w kółko leciało i tam sporo osób oglądało to, że to taki kontekst, prawda, tego świata, prawda, tutaj świetny. Wschodniego, gdzie to się nazywało zresztą pierwsza światowa wojna sprayowa, czy jakoś potem w centrum sztuki to było też potem prezentowane. Ciekawe. No to jest taka praca też dosyć śmieszna, jeżeli pan pozwoli, dlatego że to był taki temat, było pejzaż końca wieku. To chyba zrobił Janusz Nowacki z Poznania, taką wystawę zbiorową. I to są zdjęcia, nie bardzo to widać na tej fotografii, zrobione w ten sposób, że zdjęcia są zerwane z podłoża, tak jak kalkomanie się zrywa, i są wprasowane pod silną prasą w płótno. W związku z tym struktura tego płótna tutaj wychodzi, więc to wygląda jak malarstwo z takim też typowym tabliczką z Mosiądzu, która tam opisuje to malarstwo, jako taki pejzaż właśnie końca wieku. Ten pejzaż zawłaszczony właśnie przez reklamę, przez tego typu takie, no, takie naleciałości, prawda, z zewnątrz. Ten kantor ciągle tam się w owym czasie pojawiał, prawda, pierwsze billboardy i tak dalej. Czy ten pejzaż końca wieku to był taki, to malarstwo właśnie, odniesienie do malarstwa miało być tutaj bardzo ważne. Z tą ramą, prawda, właśnie z tą taką tabliczką mosiężną i z tym właśnie, pamiętam też, że któryś z tych, nie pamiętam, krytyków, czy nie wiedziałem, że tak malujesz precyzyjnie, bo to jak farba, ja mówię, no to trzeba mieć cienki pędzel, bo to wygląda trochę jak malarstwo. Oczywiście to też jest ciekawe, jak fotografia unifikuje, prawda, bo skoro sfotografujemy obraz i sfotografujemy fotografię, obok jest ta sama materia, prawda, podłoże czy piksele, to nagle nie czujemy tej materii. Tą materię się czuje, jak się widzi oryginał. Ale oryginału nie mam. Muzeum Sztuki w Łodzi ma te zdjęcia. I jeszcze wrócę na chwilkę, dlatego właśnie wydawało mi się, że właśnie ten pejzaż końca wieku, te lata 90., ten wybuch naszej przaśnej reklamy. Kolor pojawia się i to taki bardzo mocny. Mamy taki przedsionek luksusu właśnie. I gdzie kiedyś w sumie to Pewex wydawał się chyba tylko luksusem, a wszystko inne było szare. To były bardzo takie czasy interesujące, ale ja byłem młodym człowiekiem i wydawało mi się to wszystko tak tandetne. Bardzo chciałem, żeby to przeminęło i żeby była jakaś taka
czysta normalność, minimalizm. Dzisiaj z fascynacją poszukuję takich miejsc, próbuję je sfotografować i jeśli gdzieś odkrywam jeszcze takie miejsca, zdarzyło mi się w Chełmie na przykład znaleźć i na plenerze, którym byliśmy właśnie wspólnie, taką uliczkę, gdzie te reklamy jeszcze nadal są, gdzie czuję się tego ducha lat 90., to wiem, że to trzeba po prostu sfotografować, to jest ważne, że to jest taki okres, który już nigdy nie wróci u nas. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby są jakieś mody, coś wraca, ale ludzie się wtedy uczyli kapitalizmu. Wydaje mi się, że ten czas... Ale to też jest taka zapowiedź tego, jak obraz będzie dominował, prawda? Będzie dominujący. Tak. No, przez skalę chociażby. No, przecież dziadek mój, gdyby żył, to by nie uwierzył, że taki wielki billboard może istnieć, prawda? Niby jak to możliwe, prawda? Na ścianie cały. Na całym wieżowcu. Cały wieżowcu. Praktycznie. Dojdziemy może do fotografii. Fotografia jako analizowanie znaczeń. I tutaj zaczynają się takie prace, które są, myślę, że szerzej właśnie bardziej znane tutaj przez naszych widzów, choćby tutaj z tym salutem. Często właśnie można tą pracę wygooglować, ona się pojawia. No i to jedna z moich ulubionych właśnie. Taka fotografia konceptualna, już to zupełnie jakby inny obszar chyba. Mam takie wrażenie, czy traktuje to pan jako ciągłość, czy jest to jakby coś już, jakby nowy krok? To znaczy konceptualizm jako taka forma, to właściwie należałoby rozumieć, szczególnie w Polsce, pod takim pojęciem fotomedializmu. I to byłyby takie doświadczenia z samym medium, głównie reprezentowane przez takie środowiska wrocławskie, jak Lachowicz, jak Natalia LL, czy warszawskie, jak jest Zbigniew Dłubak. Raczej to jest fotografia, która opiera się na pewnej koncepcji, prawda? I pojęcie koncepcji, konceptualizm chyba nie powinno się tutaj stawiać na równi. Koncepcja polega na tym, że jest zadany pewien problem, tak jak tutaj dotyczy jakby pamięci obrazu, prawda? Jak obraz reprezentuje naszą pamięć. Czyli w założeniu jest pewien koncept, prawda? Ale te prace nie analizują samo medium jako takie. Może ten aparat wcześniejszy byłby takim rodzajem fotografii, która pokazuje, że w przypadku fotografii to zdeterminowanie przez obiektyw jest ważne. Jak obiektyw odchodzi, to nagle nam się rozpada cała sytuacja. Ale generalnie w zasadzie ja bym nie traktował to w takim znaczeniu, jak to wtedy krytycy rozumieli, jako medializm, tylko jako takie przeniesienie takiej formy właśnie narracyjnej do fotografii. Gdzie za tym stoi pewien rodzaj konceptu, prawda? Ale mniej pojęcie konceptualizmu, które raczej byśmy wiązali z samym takim badaniem, czym to dane medium jest. W jakim sensie to jest, bo na przykład ta praca mówi o tym, że fotografia nie przedstawia rzeczywistości. Że to, zresztą byłoby to bez sensu, gdyby fotografia wyłącznie przedstawia rzeczywistość. Ona przedstawia, jak my widzimy rzeczywistość, albo jak my reprezentujemy tą rzeczywistość, czyli że my możemy tą rzeczywistość dzięki fotografii stworzy jakby po swojemu. Ona wcale nie jest taka, jak widzi nasze oko, prawda? I w związku z tym to, co powoli zaczyna się tutaj jakby kształtować, ono się będzie coraz bardziej nasilać, to będzie sytuacja taka, gdzie fotografia nie będzie odpowiadała temu, co widzi oko, tylko ludzkie, tylko będzie odpowiadała na pytanie, co widzi jakby aparat, prawda? W tym sensie zaprogramowania, prawda? Oczywiście mogą się zdarzać takie kwestie, które są ciągiem, prawda, tych działań narracyjnych, to jest oczywiste, czy jakieś inne, jak w tym przypadku to raczej było takie pierwsze wystąpienie typu performance, można by tak nazwać, prawda? Gdzie no, taka jest próba budowania własnego mieszkania, no bo skoro trudno o mieszkanie, tam czy zbierał tam 15 lat na tą książeczkę mieszkaniową, w dalszym ciągu to mieszkanie nie mógł zyskać, a innym może się nie było, bo przecież rynkowo nie istniały, to sobie buduje własne mieszkanie. No ale buduje sobie mieszkanie na jakiś tam kształt. No ten kształt, no to oczywiście tutaj jest znany, prawda? I ten mieszkanie sobie buduje z tych pudełek, w jakimś momencie poprawiam niby ten spód, prawda? Czyli chcę jakby to sobie podwaliny tego budynku poprawić, ona mi się rozsypuje. A to się rozsypało na rok chyba przed rozsypaniem się rzeczywistości. Czyli to jest taka część, co ktoś mówi, że taka prewizualizacja, prawda? System się rozpadł, prawda, na rok
u twórcy, nim to się rozpadło w rzeczywistości. Jakiś taki rodzaj gry z tą rzeczywistością, która gdzieś tam jest chwiejna, prawda, i nie trzyma się tych fundamentów. I to był taki rodzaj takiego pierwszego działania, gdzie się pojawia to pojęcie performance dla fotografii, bo to jest robione dla publiczności, prawda, z tego, to był film, prawda, są klatki filmowe z wideo, które poszły. Kolejne zdjęcie to jest rodzaj takiego, tylko, znaczy mówię o tym pudełku, to jest tylko taki obiekt, który powstał jakby dlatego, żeby stworzyć pamięć jakby o tym performersie. Taki fotoobiekt, tak można by to nazwać. Jeszcze nie istniały takie formy, jeszcze Robakowski wcześniej robił takie rzeczy z tym Druszlakiem i tak dalej, jako takie pierwsze fotoobiekty, ale one jeszcze jakby tak nie zaistniały szerzej. W związku z tym to też dzisiaj to tak traktuję, prawda, jako fotoobiekt. Wcześniej to był rodzaj takiego potwierdzenia poprzez formę działania performatywnego. Te działania pojawiały się później też na wystawach w małej galerii, tak? Tak, tam były takie prace, które polegały na tym, że publiczność w jakimś sensie też była też zaskoczona pewnymi propozycjami. To jest tym, tutaj mamy ten ciąg, prawda, sekwencji, ale to też jest wynik, tak jak mówię, plenerów, prawda, powstawało gdzieś tam na plenerach i przy okazji końcowe jakby wystawy też czasami stały się pewną taką formą końcową. Jak to podnoszenie poziomu morza w Bałtyku, to też pokazuje na tym, że jak fotografia może jakby zbudować taką własną narrację, która w rzeczywistości nie istnieje, prawda, ale na fotografii istnieje, prawda, tak. I czym są te performance'y? Czy to jest rodzaj takiej gry, którą od razu zakłada pewną teatralizację, prawda, rzeczywistości. Też kręciłem trochę filmów wideo i to są klatki z filmów. No, to jest wystawa w mojej galerii, gdzie dosyć to było ciekawe dla mnie. Mianowicie zdjęcia przedstawiały autoportret, który ja odbieliłem. Dla tych Państwa, którzy zaczynają tą fotografię, to może to jest mniej znana kwestia, ale zdjęcie klasyczne czarno-białe możemy pozbawić obrazów, to znaczy możemy to odbielić. To robi się po to, żeby na przykład stworzyć zdjęcie sepiowe, prawda? Odbielamy fotografię po to, żeby potem w związkach na przykład siarki czy selenu one były brązowe, prawda? Ale można odbielić prawie całkowicie, że prawie w ogóle nie ma obrazu. I rzeczywiście na wszystkich zdjęciach był autoportret. W pełnej jakby jakości. Po czym ten autoportret był odbielony całkowicie, że na wystawie wisiały puste kartki. Z tym, że to nie było na kartce, tylko na płótnie fotograficznym. Oprawione w ramki. W związku z tym w małej galerii tych chyba 12 czy 15 takich właśnie pustych kartek były zawieszone. No i jak przyszli widzowie, tam oczywiście były inne prace, między innymi ten rzutnik, o tym zaraz powiem, to widzieli puste kartki, no nie bardzo, czuli się trochę rozczarowani, o co tutaj chodzi, prawda? Ale kiedy została wystawa otwarta, to ja wyszedłem jakby na zewnątrz i miałem zamoczoną w wywalaczu taką kawałek ligniny i potem odciskałem palcem tą ligninę i przytykałem do poszczególnej kartki, do jednej jeden odcisk, do drugiej tam dwa odciski, potem trzy odciski, czy na kolejnych kartkach właśnie tych płótnach, prawda, pojawiło się coraz więcej tych odcisków, aż na ostatnim pojawiła się prawie cała postać. Czyli zostały jakby, pojawiały się te obrazy pod wpływem tego magicznego, alchemicznego działania samym wywoływaczem. Co było dosyć ciekawe, bo większość osób nie zna tej sytuacji, że można na nowo jakby obraz powtórzyć, prawda, poprzez to, że on tam i tak istnieje fizycznie, prawda, natomiast trzeba go na nowo tym wywoływaczem ujawnić. Natomiast rzutnik to jest jakby takim zwieńczeniem tej sytuacji, gdzie już odchodzi pewne medium, bo ten film, który mnie zawsze interesował, czyli ten Super 8, powoli zaczął być zastępowany kamerą wideo. Łatwiejszą jakby w obsłudze, no ma wiele zalet, chociażby pogląd i tak dalej. W związku z tym to wyciągnięcie tego rzutnika na zewnątrz było taką próbą zbudowania z rzutnika pewnego obiektu. On odchodzi jakby w przeszłość i jedyna rola, jaką on może pełnić, to pełni teraz rolę takiego obiektu. Na dodatek cały czas można było puścić w ruch ten film, tyle tylko, że on już nie był tym filmem na ekranie, tylko był rodzajem takiej taśmy, która latała, prawda, po ścianie w tych różnych, prawda, takich zapętleniach i tworzyła rodzaj właśnie takiego filmu właśnie nie do oglądania. Kto chciał zobaczyć ten film, to musiał sobie na przykład jakieś tam lusterko przyłożyć, żeby ono się gdzieś tam pojawiło, prawda, jako blik. Czyli też jest rodzaj takiej gry z pamięcią, prawda, że
odchodzą pewne narzędzia, które właściwie już stanowią pewien rodzaj no, samego obiektu, on już nie stracił swojej funkcji. Więc tam była taka w ogóle gra z pamięcią, tutaj też jakby to mnie, a też właśnie z taką, tak jak tutaj słyszę podpowiedź, też z magią jakby obrazu. Zresztą robiłem takie akcje, nazywałem to alchemiką, gdzie właśnie nawet łaziłem po zdjęciach, a nogi miałem umoczone w wywoływaczu, prawda? Czy tam coś mi się ujawniało. Wcześniej te prace chyba. O, tu jest, tak, tam było. Nie, chyba za daleko już wrócę. O, tu właśnie, to w Galerii Działań u Freda Ojdy, który w przyszły środę ma wystawę w test. To gdzie tam właśnie, tam też jest taka sytuacja z tym, tam też jest zdjęcie odbielone, nie ma autoportretu. Ja mam rękę umoczoną w wywoływaczu i dopiero pocierając tą ręką, prawda, ten obraz tam się pojawia. Nie mam tych filmów, dlatego że te filmy, pamiętam, że kiedyś Centrum Sztuki to, te filmy miało i cały czas starałem się zdobyć te filmy stamtąd, jeszcze jak Marek Grygiel tam pracował, ale jakoś nie udało mi się zdobyć. Żałuję tego. Mam gdzieś na VHS-ie chyba niektóre. Musiałbym teraz przegrać z VHS-u. Tam też jest taki aparat, który jednocześnie z ciemnią, takie jednominutowka tak zwana, gdzie od razu robi się zdjęcie na zasadzie, że się tam w środku wywołuje, wsadzając rękę, prawda? To była taka praca, która powstała z mojego pobytu na Kubie, gdzie właśnie tacy, jako też tam, jako wykładowca zresztą, gdzie też był taki fotograf, który te jednominutowe zdjęcia wykonywał. Pracy. Ten aparat zresztą pomógł mi zrobić fantastyczny w owym czasie fotograf, taki właściwie konstruktor Edek Nimiro, już nikt nie pamięta, to był taki człowiek, który konstruował różne sprzęty, które w Polsce nie można było kupić, na przykład flashmeter, prawda, gdzie kupić, prawda, do pomiaru światła błyskowego. Na giełdzie foto w Stodole ustawiały się kolejki. Do niego tam, on tam jakieś obiektywy testował. Obiektywy, tak. Między innymi ja zbudowałem też aparat swój, taki pierwszy Zinar. Jak pan widzi tutaj, to był zbudowany właśnie z powiększalnika, z takich części. Miał pochyły, wszystko robił, prawda, właśnie dzięki Jackowi, którym tam konsultowaliśmy razem, jak go zrobić. Dwa takie aparaty zrobiłem, jedno oparty na częściach od powiększalnika, a drugi w ogóle na takich starych aparatach, żeby mieć swojego Zinara, prawda, żeby mieć wreszcie możliwość zrobić zdjęcie z pokłonami. Więc wiele takich sytuacji tutaj, które są czytelne poprzez komentarz, bez komentarza. Na przykład to wywołanie zdjęcia tutaj. Proszę, ja wrócę jeszcze do chwileczkę, do tego zdjęcia tutaj po prawej, do tego cyklu. Byłem świadkiem wielu rozmów, brałem też udział w wielu rozmowach dotyczących właśnie techniki tych zdjęć. Bardzo ci dziękuję za powiedzenie, jak zostały te zdjęcia wykonane, bo słyszałem bardzo różne wersje, jak one powstały. Właśnie wśród tych, którzy lubią się bawić w ciemni, mieliśmy sporo właśnie takich. Tam jest też taki problem, że jak się odbiela zdjęcia, żeby zrobić sepię, to on nie musi być całkowicie odbielony. Ten obraz tam widoczny tak. Jest, prawda? Natomiast można znaleźć taką metodę, to Krzyk Cichosz znalazł tą metodę gdzieś tam w jakimś podręczniku i potem zadzwonił do mnie i mi powiedział o niej. To chyba na Teatrze Dym się robi, gdzie się całkowicie odbiela, śladu nie ma obrazu. Po prostu nie ma. Dopiero jak się wywoływaczem dotknie, no to w tym miejscu obraz się pojawi. I to jest właśnie fajne. To też była, jeżeli pan pozwoli, dla mnie dosyć ciekawa sytuacja, bo to też widzowie, znaczy publiczność była trochę zdziwiona, ponieważ na wystawie wisiała taka kartka szarego papieru, bo ona zasłaniała jakby ten portret. Tam nie było tego portretu, to była szara kartka, prawda? Okay, i tak. Tutaj w tym miejscu. I kiedy już otworzyłem tą wystawę i tam opowiadałem, takie były konteksty tutaj związane z końcem sztuki, Duchampa i tak dalej, to ja uderzyłem w tą kartkę. No, wiedziałem, że ręką będzie mi trudno, więc miałem taki stary aparat, żeby być pewny, że nagle zrobił się huk, prawda? Ludzie się przestraszyli, bo spod tej kartki wypada szyba. Te fragmenty na dole. Szyba się tłucze. Tak, ale ona wypadła, bo się cała stukła, prawda? Bo przecież nie można było zrobić w ten sposób, żeby tylko ten fragment się zbił, prawda? Ona wisiała przed tym zdjęciem po to, żeby stworzyła takie złudzenie, że po jakby stłuczeniu szyby, ona tylko zbiła się w tym miejscu, prawda, gdzie nie ma obrazu. No, ale efekt był dosyć ciekawy, dlatego że to było takie zderzenie. Huk, prawda, szyba pada, spadła też ta kartka i nagle pojawia się ten autoportret właśnie zbity w miejscu, prawda, gdzie obrazu nie ma. Bo to chodziło też o taki rodzaj
obrazu, prawda, który gdzieś tam jest zatrzymany i destruowany, prawda, przez właśnie ten gest niewielka szyba, to trzeba się odebrać do Duchampa wielkiej szyby, prawda, gdzie jakby stłuczona szyba u niego też dawała pewne znaczenie jego dzieł. I z tego powstał film. I tutaj mam klatki z tego filmu. Albo to są zdjęcia, przepraszam, oddzielnie, bo tam parę osób też fotografowało. Ale na pewno film też powstał dlatego, że film był tutaj ważny, żeby cały ten proces można było potem, jak już widzowie przychodzili na wystawę, to on był potem prezentowany jako proces, prawda, powystawowy. To się nazywało Niewielka szyba i dotyczyło to właśnie teorii Duchampa. To mam taką też wielką porażkę, przyznam się Państwu, a propos tych zdjęć, dlatego że wymyśliłem sobie takie zdjęcie też pod wpływem takiej gry, którą stworzył Jerzy Olek, to się nazywało elementarna fotografia, taki rodzaj takich czystych kadrów, że ja zamienię to na tej zasadzie, że będę fotografował zawsze w tym samym miejscu zdjęcie rodzinne. Pokazując, że jak się zmienia kontekst, prawda, że patrzymy na te zdjęcia pojedyncze, mówimy, ale tak precyzyjnie zakomponowane, a potem jak patrzymy na zdjęcie rodzinne, to widzimy, że użytek jest kompletnie inny. I zacząłem to realizować przez ileś tam lat. Zrobiłem to chyba 3 czy 4 lata. I potem te zdjęcia były gdzieś tam prezentowane na Zachodzie i dostałem taką książkę, to Waldek Jama mi ją przysłał. I w tej książce jakiś krytyk zachodni pisze, że w Polsce jest taki facet, który ma taki pomysł, żeby całe życie fotografować w tej konwencji, jak on się będzie starzał z rodziną. I mówię, kurde, to on nie mógł mi powiedzieć wcześniej, po co ja przerwałem przez 3 lata. Bo to by było fajne, prawda, gdyby to było cały czas kontynuowane, tak. Nie tylko 3 lata, prawda. Ale ja jakoś o tym nie pomyślałem, a książkę dostałem za późno. Bardzo ciekawe. Bo to by było fajnie, gdyby jeszcze, prawda, były robione to później. Jak jestem stary, prawda, jak już moje dzieci mają dzieci i tak dalej, cały czas jest ta konwencja. No i to jest właśnie następny performance. Też mała galeria. To też, jak Państwo się pewnie domyślacie, rzecz była prosta. Mianowicie taki konar był przywieziony i ustawiony. Prosili publiczność, żeby przecięli ten konar. I tam się przecina ten środkowy Andrzej Brzeziński, kapitalny, fantastyczny polski fotograf. Tutaj tnie na przykład. Wiele osób to ciężko było ciąć, bo nie spodziewałem się, że to z nad Wisły przyciągnąłem, że on jest taki zamokczony, prawda, bo, ale przecięli, prawda, ten konar w dwóch miejscach. Jak przecięli w tych dwóch miejscach, to ja podziękowałem za aktywność, że właściwie o to mi chodziło, żeby przyjść na wystawę i po prostu też trochę się poruszać, nie tylko patrzeć na zdjęcia. Byli trochę rozczarowani, ale potem nagle został wyciągnięty właśnie ten monitor, tam gdzieś z zewnątrz i ten monitor był wcześniej oczywiście nagrany, prawda, jak Państwo pewnie widzicie, jako taka proteza, która zastąpi nam współczesność, że bardziej nam się będzie chciało patrzeć na zachód słońca w telewizorze, po co mam męczyć się i otwierać, odwracać głowę do okna, prawda, i żeby zobaczyć zachód słońca, po co mi ten wysiłek, skoro mogę zobaczyć to samo w środkach masowego przekazu, czyli jak w przyszłości jakby te elektroniczne środki zawładną naszą rzeczywistością. Co łatwo było przewidzieć, tak będzie, dlatego to się pojawiło, dlatego i tak też jest. To jak Macintosha, dlatego, prawda, co ono spowodowało, prawda, jaką rewolucję można by powiedzieć w dziejach ludzkości i tak dalej. Wiele jest takich prac, które dotyczą właśnie historii fotografii, prawda, że te odniesienia, że kiedyś pozowano do fotografii i to była pewna udręka, no bo pozowano przez wiele minut, przez wiele, czasami kilkanaście minut. Tu jest taka pewna ciekawostka, którą jest widoczna dopiero przy przyjrzeniu się tym zdjęciom, dlatego że cała idea tych zdjęć polega na tym, że te okowy są takimi symbolicznymi, prawda, okowami, które nas dotyczą, natomiast tu się pojawiają takie sytuacje. Żak ma tam cztery oczy, znaczy cztery źrenice. Tutaj Kiełbieski chyba ma też oczy na źrenicach i na powiekach i gdzieś tam na ustach, tylko w takich niewielkich fragmentach, czy w takich minimalnych sytuacjach. Kiedy nie było jeszcze Photoshopa, jeszcze nie mówiło się, prawda, o fotografii generowanej komputerowo, to tego typu zabiegi, one zawsze budziły jakiś rodzaj takiego zderzenia, prawda, i to było tutaj bardzo istotne, że te długie pozowanie tutaj nie było tylko na zasadzie powtórzenia tego gestu, tylko na zasadzie właśnie pewnej tajemnicy samej fotografii, bo nagle ktoś ma cztery źrenice, prawda? Jak się przyjrzymy, to tam raz jak się patrzy w lewo, raz w prawo i potem nagle te cztery źrenice się pojawiają. Tak. No i to była tajemnica tej prawdziwej fotografii. Właśnie takiej, która wynikała z tego, że
że większość zdjęć na przykład takich portretowych, to oczy są nieostre, no bo ludzie mrugali, prawda? Tak. W związku z tym no, to było trudne do wykonania. I stąd są takie te porównania z tym długim czasem i dlatego ta dagorytypomania, która jest w tytule, tutaj ma taki sens, prawda, właśnie. Tej różnicy między tym długim pozowaniem, czy takim poświęceniem się dla zdjęcia. Kiedyś szło się do fotografa, to się, nie wiem, buty czyściło, prawda, no bo krawat i tak dalej, czyli to nie była taka błaha sytuacja. Trzeba było się poświęcić dla fotografii. Też rodzaj takiego żartu. Może ja zapytam naszych widzów, czy nie chcieliby zadać pytania gościowi dzisiejszego live'a, panu Zbigniewowi. Jeśli macie ochotę o coś zapytać, piszcie w komentarzu. Ja przeczytam to pytanie. Przejdziemy teraz do następnego cyklu. Za chwilkę państwu pokażę. Może omówimy te zdjęcia. Chyba latania. No więc to oczywiście jest nie tylko jakiś rodzaj pewnego żartu, prawda, że jeżeli dostosujemy się do pewnej instrukcji i będziemy postępować tak, jak ta instrukcja mówi, że ptak fruwa dlatego, że pokonuje takie siły, my to pokonamy, to też będziemy fruwać. Że jakby dostosowanie się do pewnej instrukcji jest też jakimś rodzajem, no, jakby to powiedzieć, dostosowanym do konkretnej sytuacji. To nie jest tak, że każda instrukcja pozwoli nam na to, żeby uzyskać jakby ten efekt, który instrukcja jakby zakłada, bo on dotyczy różnych sytuacji. Czyli to, że tutaj fruwamy, no to dlatego, że mamy fotografię, prawda, ona to stworzyła. Ale to jest sytuacja również takich zdjęć typu Yves Klein, który zrobił ten swój skok w pustkę, prawda? Na fotografii widać, że on lata, on mówi latam, dlatego że jestem artystą, prawda? No i lata, no, ty nie jesteś artystą, więc nie potrafisz latać. A skąd wiesz, że potrafię? No bo jestem na zdjęciu, prawda? Czy inaczej nie wiesz temu, co jest na zdjęciu, prawda? No bo zdjęcie wcale nie musi być tym dowodem na coś, czyli że zdjęcie nie jest dowodem w ogóle. I w jakimś sensie tutaj z tej zetknięciu, prawda, z tą instrukcją, prawda, która pokazuje, że jak ją dostosuje się, no to będziesz latał i z tą skutecznością rzeczywiście się lata, prawda, no to z góry wiemy oczywiście, że to jest taki rodzaj właśnie tej gry, prawda, znaczeniowej, którą fotografia daje. Fotografia pozwala, że możemy sobie latać, no, na przykład. Manipulacje. To była taka praca poświęcona właściwie mojemu ojcu, który jak już zmarł, zostawił mi takie pudełko, w którym były filmy. I proszę sobie wyobrazić, że nie tylko, że niektóre filmy ja wywołałem i zrobiłem z tego zdjęcia, a ojciec wcześniej tego nie zrobił, mnie o powiększalnika, ale jest tu też taki film, który nie był w ogóle wywołany po naświetleniu. Ja go wywołałem po 30 paru latach, od momentu, kiedy on został naświetlony, ale nie wywołany, co oczywiście było bardzo skomplikowane, bo on już tam stracił czułość i tak dalej. Czyli był to rodzaj takiego komentarza dotyczącego właśnie no, tej relacji pomiędzy jakby tym analogowością. I na wystawie było coś takiego, to się nazywało próba reanimacji fotografii tradycyjnej czy analogowej. Właśnie w tej kuwecie było zdjęcie, podobnie jak się Państwo pewnie domyślacie, odbielone. A na górze była butelka, z wywoływaczem. I w czasie, kiedy wystawa została otwarta, to ja puściłem jakby ten kraniczek i dopiero z tej butelki ten wywoływacz tam kapał. I w tym miejscu, gdzie kapnął, obraz się pojawił, prawda? Czyli ten autoportret tam się pojawia, on się pojawił po czasie, jak już tego wywoływacza tam było długo. Zreanimował się, prawda, przez tą narkozę, która tam, czy nie wiem, jakiś płyn fizjologiczny, który pozwolił mu przetrwać. To była taka opowieść w ogóle o przeszłości właśnie. Tam wiele jest takich sytuacji polegających na tej magii fotografii, która zatrzymała się w obrazie utajonym, była wywołana dopiero, bo sytuacja jest przedziwna. 30 lat film jest niewywołany, prawda? I nagle on zostaje wywołany po śmierci autora, czyli autor, który zrobił zdjęcie, już nie żyje, a to zdjęcie zostało wywołane przez jego syna, prawda? Czyli taka przedziwna rzecz, która jest jakby no wewnętrznie, prawda, że taka szczęście, że ktoś stworzył jakiś rodzaj, prawda, obrazu utajonego,
który mógłby w ogóle być zniszczony, a nagle został odtworzony przez te możliwości techniczne. I stąd jakby ten cały tutaj zabieg z tymi filmami starymi, z takim próbem odtworzenia zdjęć i tak dalej. Oczywiście tam były jeszcze inne prace, bo to jest część, to jest galeria działań tu na Marco Polo, na Imielinie, gdzie też miałem kilka wystaw, bo jakby lubiłem to miejsce i kuratora Fredoidy z tego miejsca. Pozwalała też tworzyć takie prace, które były też rozszerzone o różnego typu też działania. Tam jakieś też rysunki, pamiętam, gdzieś pokazywałem, jakieś takie inne prace były. Mamy pytanie, ja przeczytam od Mirka Radomskiego. Jak dziś, Zbyszku, postrzegasz fotografię otworkową? Jak postrzegam? No, pewnie chodzi o to, że kiedyś tą fotografię otworkową, można powiedzieć, jakoś tam promowałem, w jakimś sensie promowałem, bo po prostu stworzyłem taki zestaw zdjęć, które mam jako moją kolekcję, no i też publikację, która o tym mówiła. Natomiast ja sam fotografię otworkową właściwie zrobiłem z niej tylko dwa zdjęcia na dobrą sprawę, ale bardzo sobie cenię. To jest ta fotografia, która tutaj wcześniej była. Gdybyśmy mogli cofnąć, bo chętnie bym na tej fotografii odpowiedział, jak postrzegam. Mianowicie, nie wiem, ona to się pojawia z takimi polaroidami, które... O właśnie, ta, która polegała na tym, że... To może Mirkowi powiem, Radomskiemu, przy okazji, jak ja postrzegam przy okazji tej fotografii. Mianowicie, to jest taka fotografia, która polega na tym, że aparat otworkowy realizuje obraz, który jest zapisem jakiegoś ciągu wydarzeń w telewizorze. Przemawia na przykład ktoś przez 15 minut, gdzieś tam przez 20 minut. Czyli aparat otworkowy właśnie przez to, że pozwala na te długie czasy ekspozycji, no, bo to wynika, prawda, z samej jakby idei fotografii otworkowej, pozwala, że na tym zdjęciu jest cały czas. To nie jest tylko zdjęcie migawkowe, tylko tam jest 15 minut czasu. I ta zawartość 15 minut czasu jest jakby wpisana w taki rodzaj komentarza, że to jest opisane, że dostałem od ojca polaroidy, ale po pewnym czasie, w moich doświadczeniach, znalazłem sposób, jak te polaroidy odtworzyć dzięki jakiejś tam współczesnej technologii. Skoro na tym polaroidzie jest czas 15-minutowy, czyli jest nawarstwiona jakby energia 15 minut, to moje urządzenie, które ja z wielkim trudem wykonałem, potrafi te 15 minut tworzyć. I nagle z tego właśnie zatrzymanego zdjęcia powstaje 15 minut czasu, bo on tam istnieje. Taki rodzaj pewnej science fiction, który się dzieje. Chodzi o to, że nagle zacząłem interesować taki problem jakby kumulowania energii. Bo przecież na tym zdjęciu jest jakaś energia człowieka, który przez 15 minut opowiada, prawda, ten speaker, czy tam przez 10 minut. I to jest 10 minut tego speakera, a nie tylko jego chwilę. I tutaj ta kamera otworkowa byłaby dla mnie ważna ze względu na technologię. Czy inaczej mówiąc, ja kamerę otworkową zawsze traktowałem w ten sposób, że ona była takim narzędziem nie tyle do wykonania fotografii, tylko zastanowienia się, dlaczego ja mam użyć ten aparat. I ja już dzisiaj mam mniejszy jakby taką charyzmę do tego, żeby zbierać te fotografie, ale co pewien czas spotykam się z jakąś fotografią otworkową, która do tej kolekcji fotografii otworkowej jakby zostaje włączona i co pewien czas ta kolekcja jest pokazywana. Ona właśnie od kilkunastu lat już funkcjonuje w różnych miejscach, co pewien czas ją pokazuje. Przez to jakby utrwalają się osoby, które właśnie w tej kolekcji istnieją, prawda? Bo one są co czas pokazywane, ale takie, które potrafią do tej technologii dołożyć jakby taką własny sposób użycia. I okazuje się, że co pewien czas ktoś taki się pojawia. Czyli inaczej mówiąc, wierzę w to, że to nie jest zamknięta całkowicie kwestia, ale na pewno trudna. Bo tak jak mówię, został w jakiś sposób wyczerpany taki technologiczny potencjał tego rodzaju fotografii. I na dobrą sprawę, czasami jak patrzę na fotografie otworkowe, to mówię, no ale dlaczego nie założył obiektyw, nie? Po co? Dlaczego to jest zrezygnował? Że w tym sensie. Ale myślę, że Radomski, dlatego zadał to pytanie, ponieważ w swoim czasie jakoś byłem odczytywany jako człowiek, który może zbiera te fotografie, nie tyle robi, prawda? Tak, ale to wynika właśnie. Napisał pan wspaniałą książkę, tutaj pokażę. No, tak jak z takiej mody właśnie. Tak, o fotografii otworkowej, która no, jak wpadła mi w ręce, pamiętam, kupiłem ją chyba w Zachęcie lata temu, no, była moją Biblią i myślę, że nie sięgnąłbym po to narzędzie
Nie zrobiłbym żadnego zdjęcia otworkowego, gdybym nie przeczytał ją, nie wiem ile razy, nie przejrzał tych zdjęć i nie poczułbym siły właśnie tej fotografii otworkowej. Polecam, jeśli gdzieś traficie biały kruk, warto mieć. Jest też oczywiście kilka innych książek, ja pokażę trzy. Tutaj nie mam jeszcze wszystkich, ale zbieram, będę miał całą kolekcję książek już niedługo. Świadomość kadru, szkice z estetyki fotografii, naprawdę dobra książka. Nieraz korzystałem. I to, co pokazujemy wam, znaczy pokazujemy zdjęcia na PDF-ie, ale to jest dokładnie właśnie ta książka, także jeśli uda wam się ją zdobyć, to na pewno warto. Trzy książki, jest jeszcze o historii fotografii. Pierwsza, tak, o której mówiliśmy tuż przed live'em, na którą właśnie poluję. Mam nadzieję, że mnie nie podkupicie w internecie. Dobrze, idziemy dalej. Ja teraz chciałem, bo już troszkę tego czasu minęło, ja nie chcę... No właśnie, to już ludzie też nie chciałbym, żeby tak nazwał fotostrętu. Ja myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać i ja obserwuję właśnie, ile osób nas ogląda i nie maleje, a raczej rośnie ta liczba. To rekordziści siedzieli po 2,5 godziny i opowiadali właśnie o swojej twórczości. Choćby Józef Robakowski, no ale ja nie chcę też być taki nachalny. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. To jest projekt, który uwielbiam, RGB. I pamiętam, jak właśnie po naszej wspólnej wystawie, plenerze w Chełmie, zobaczyłem zdjęcia, fotografowaliśmy, dostaliśmy obok siebie, my się nie znaliśmy wtedy. Obserwowałem pana, jak pan tworzył właśnie swoje prace na tą wystawę zbiorową. Ludzie, miejsce i interpretacja, chyba taki był tytuł tej wystawy poplenerowej. I potem zobaczyłem pańskie prace i byłem zafascynowany. To jest bardzo ciekawa technika i bardzo dużo można opowiedzieć o świecie, o ludziach, o czasie. Ale oddaję głos autorowi. To powstało z błędu, który popełniali pierwsi fotografowie, polegający na tym, że chcieli stworzyć zdjęcia barwne na zasadzie wykorzystania metody adytywnej. Żeby wykonać takie zdjęcie, należało sfotografować na materiale czarno-białym, wszechbarwoczułym, trzy takie same ujęcia przez kolejne filtry RGB. A potem odtworzyć ten czarno-biały materiał rzutnikiem przez te same filtry, prawda? Po nałożeniu się tych trzech filtrów obraz powstaje w zasadzie kolorze. Czy to jest ta typowa technika, którą oglądamy na ekranie, prawda? RGB. No i ci pierwsi fotografowie, realizując, mam na myśli tutaj produkty Nagorskiego, między innymi fantastycznego rosyjskiego eksperymentatora, no mieli ten dylemat, prawda, że w czasie, kiedy robi się te trzy zdjęcia, upływa jakiś czas, prawda, nawet jeżeli szybko przemieniamy, prawda, te trzy filtry. I w tym czasie to, co jest statyczne, to oczywiście nałoży się niezniekształcone, ale jeżeli w tym samym czasie coś stanie się dynamicznego, jak chociażby w przepływającej wodzie, to może jest niewidoczne, ale na przykład przechodzącej osobie, no to ta osoba zostaje zatrzymana w kolejnej warstwie, prawda, w warstwie R, w warstwie G, w warstwie B. Czy inaczej mówiąc, jest taka techniczna niedoskonałość, to powoduje, że żadne zdjęcia dynamiczne nie mogłyby właściwie powstać tą metodą trzech kolejnych naświetleń. Wymyślono potem taką sytuację, że stworzono aparat, który miał wewnątrz pryzmat i jak padło światło, to przez ten pryzmat, przez światło rozpadało się bezpośrednio, prawda, w czasie jednej ekspozycji na trzy obrazy na trzech kolejnych kliszach. I w tym samym czasie można było zrobić zdjęcie barwne. I teraz ten pomysł, prawda, że ja mogę sobie wykonywać trzy zdjęcia po kolei przez trzy warstwy, jakby filtry, ale w międzyczasie może tworzyć się jakaś sytuacja, prawda? To może być dokumentalne, jak chociażby przychodzenie ludzi, prawda? Albo taka jakby wykreowane, jak zoomowanie, prawda, obiektywem, czy tak jak w przypadku tego autoportretu, przechodzenie, prawda, osoby, to mogę jakby budować coś, co ja nazywam paralaksa czasu, czyli tak jak w aparacie celownikowym, takim bardzo prostym, to co widzi celownik nie pokrywa się tym, co widzi aparat, można by powiedzieć, bo
w zależności od tego, z jakiej odległości fotografujemy, to ta różnica będzie wyraźna. Czy następuje ta paralaksa widzenia, podobnie tutaj nastąpiła ta paralaksa w cudzysłowie czasu, że osoby, które poruszyły się w czasie fotografowania, zostały uchwycone tylko w tej kolejnej warstwie, na którym ten film był odpowiedzialny, prawda? Czyli albo przez R, albo przez G, albo przez B. Oczywiście w druku dochodzi do tego kwestia, że w druku jest z kolei drukowany w cmyku, prawda, a nie w RGB. Czyli tutaj są żółty, purpurowy, niebiesko-zielony. I te wszystkie kolory nagle się mieszają na odbitce. Stąd pojawiły się takie prace, gdzie ona mówi o tym, że każdemu elementowi tego zdjęcia odpowiada inny czas ekspozycji. Tu jest ten czas ekspozycji jest różny dla różnych elementów tego zdjęcia. Charakterystyczny dla czasu, który był potrzebny między tymi trzema ujęciami. Woda przepłynęła, prawda? W związku z tym kamień jest bez zniekształceń, bo się nie ruszył. Natomiast woda jest jakby ujęta w trzech kolejnych warstwach czasu. I to był pomysł czysto praktyczny, natomiast w efekcie interesowały mnie też takie formy plastyczne. Co z tego wyniknie, prawda, jako oddzianie plastyczne właśnie. Jak to rozbarstwienie spowoduje, prawda, rodzaj pewnej gry. Tak jak w tym przypadku na przykład, oprócz tego, że były trzy zdjęcia tego morza, które pokazane w różnych warstwach, to potem, kiedy zrobiłem z tego GIF animację, to można było odtworzyć to morze na tym rzutniku, który tam widać, na tym monitorze, w ten sposób, że odtwarzało się jakby czas, ale też jakby na zasadzie kolejnych warstw, które kolorystycznie się pojawiały. Czyli ten czas odtworzenia był czasem, który był oparty o mechanizm, znaczy o technologię fotograficzną. Już nie był tym czasem fizycznym, obserwowanym przez człowieka, tylko tym, który powstał ze względu na sposób rejestracji. Tak można by to w skrócie powiedzieć. Ale znaczy jakby wizualnie tutaj jest widoczne. Podobnie tutaj, prawda, jak Canaletto malował widoki Warszawy, no to tutaj znowu ja odtwarzając jakby tą Warszawę w kontekście Canaletta, też tworzę swego rodzaju obrazy. One powstały dlatego, że jakby ta fizyka RGB spowodowała to rozwarstwienie, które nadało tą formę właśnie, nazwałbym to obrazu jako takiego. Ale znowu tutaj z odniesieniem do historii, kim był Canaletto, jak ktoś chce, to sobie sięga, prawda, zastanawiać, czy rodzaj takiej dydaktyki też tutaj w tych pracach późniejszych się pojawia, prawda. No bo jeżeli ktoś to interesuje, no to warto, żebyś po tym sięgnąć do kogoś, kto to był, prawda. Dlaczego są tam te bloki? Część osób, które opisuje, prawda, turystom te prace, to mówiły, tutaj stał malarz i malował, a to jest nieprawda. Tu stał malarz, który miał kamerę obskurę, czyli właściwie fotografował, prawda, w tym sensie, że malował tylko to, co widzi w aparat, prawda, czyli widział z jednego punktu widzenia. Nie tak jak malarz, który sobie chodzi w lewo, w prawo, prawda, i maluje tą rzeczywistość z kilku punktów widzenia. Canaletto malował z jednego punktu widzenia, z tego punktu widzenia, które pozwalało mu zobaczyć na tej matówce tego aparatu tam na dole ten widok, prawda, i on jest widokiem fotograficznym, tyle tylko, że namalowanym, prawda, przez autora ręcznie. Ja odtwarzam jako fotograf tą sytuację, ona wydaje się malarskie przez samą metodę technologii fotograficznej, która tam przez rozbarstwienie buduje jakby tą atmosferę, no właśnie takiej tej nierealności, prawda, tak bym to określił. No, czyli to znowu też taka próba odnalezienia sensu w technologii, prawda, takiej próby znalezienia takiej odpowiedzi, prawda, dlaczego pewne elementy są barwne, a dlaczego nie. To jest praca pewnego błędu, prawda, który na tym zdjęciu jest niewidoczny. Jak się go powiększy, to widać, prawda, że te roślinki lekko się ruszyły, w związku z tym przy kolejnym powiększeniu widać, że to rozbarwienie już jest tak olbrzymie, tylko że oko ludzkie to nie zobaczy. Ale my możemy zobaczyć dzięki technice powiększenia, prawda? I kolejna kopia, zdjęcie górne jest tym samym, co zdjęcie dolne. Tylko że my tego nie widzimy, dlatego że dopiero przy dużym powiększeniu widać jakby tą różnicę. Czyli znowu tutaj powstało to, co zawsze mnie fascynowało i każdy mój wykład taki, który trwa wiele, jakby cyklicznie, zaczynam od filmu Antoniniego Powiększenie, bo właśnie syndrom powiększenia tutaj fantastycznie tak. Jest istotny dla mnie. Tak, to nasuwa się od razu właśnie. I to mamy podobną sytuację, ten czarny kwadrat Malewicza nagle stał się kwadratem poprzez poruszenie, prawda, RGB i cmyki, bo to zależy, co się ułożyło. Podobnie ta Martwa Natura, praca dla Adama Soboty, a propos było Martwej Natury Mikolasza, tam zrobił taką wystawę o gumie Mikolasza, właśnie była wynikiem taki zastanów, czym jest dzisiaj Martwa Natura, jako taki rodzaj Martwa Natura fotograficzna, nie jest Martwą Naturą widzianą przez człowieka, który sobie malował to, jak ten Holend,
Wachter, który tam sobie te holenderskie martwe natury ma, bo chciał odtworzyć to, co widzi. No i stare zdjęcia, wykorzystanie starych zdjęć, sekwencji ruchu. No też pokazanie, że to, co jest stałe, no to jest zatrzymane w tym jednym kolorze, a jak ktoś się poruszył, no to jakby został odtworzony jego ruch dzięki temu RGB, prawda? Czyli to ja to nazywam sztuka skanera, bo gdyby nie zostały zeskanowane te zdjęcia metodą, prawda, RGB, no to nie odtworzyło się. Czyli zdjęcie było czarno-białe, ale my się możemy zrobić z niego barwne. Ale tylko w tym miejscu jest barwne, gdzie się coś poruszyło, prawda? Bo jeżeli nie, no to ono zostanie. Tam zawsze się coś poruszyło, bo jak ktoś robił to zdjęcie, tak, to mu ręka drgała, czyli tam widzimy nawet w tym w tej architekturze lekkie poruszenie, ale to wynika z niedoskonałości fotografowania. To też jest taki rodzaj wykorzystania zdjęć archiwalnych jakoś i też rodzaj takiego zastanowienia nad możliwościami przekształcenia tych zdjęć. Czyli dzisiaj jest jakby, jak technologia jakby buduje takie nowe możliwości widzenia, rozszerza nasze widzenie. Bardzo dziękuję. To jest bardzo interesujący projekt i myślę, że można byłoby eksplorować go w nieskończoność, żeby zobaczyć efekt tej paralaksy czasu. Powiedz mi, nie wiem, fantastyczna opowieść o twórczości. Oczywiście tych zdjęć jest o wiele, wiele więcej i moglibyśmy jeszcze rozmawiać, myślę, że drugie tyle spokojnie. Rozmawiamy godzinę 41 już. Może kiedyś uda nam się jeszcze usiąść i porozmawiać o następnych projektach. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja też dziękuję. I wspaniałą opowieść. Jak widzę, właśnie masa osób nas ogląda i myślę, że będzie. Przynajmniej patrzę. Też sobie przypomniałem o niektórych fotografiach, to też jest fajne przeżycie, jak się na nowo przypomina o pewnych pracach. Czasami te prace są inaczej teraz przeze mnie interpretowane, czasami coś do nich dokładam. To jest przygoda z fotografią, jest fajną przygodą. Jerzy Lewczyński kiedyś napisał takie zdanie w Kartarniku, to było: zamieniłem życie na fotografię. Nie? To jest rodzaj takiej fascynacji medium. To nie chodzi o to, żeby wejść to głęboko, bo człowiek ma inne rzeczy do załatwienia i najbliższe, którego otaczają. I to jest ważniejsze, najważniejsze. Najważniejsze są moje wnuki na przykład. A fotografia fantastycznie się przebija, bo jeżeli w życiu będziemy robili to, co robimy, to nigdy nie będziemy pracowali. Jak to jakiś Chińczyk powiedział kiedyś, mądry. To mi się bardzo spodobało. Jeżeli w życiu będziesz robił to, co lubisz, nigdy nie będziesz pracował. I tego się trzymamy właśnie. I dlatego życie jest piękne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Szanowni Państwo, dobiegliśmy do, powiedzmy, półmetku, ale jeszcze pewnie będzie okazja, żeby porozmawiać. Moim gościem profesor Zbigniew Tomaszczuk, jak widzieliście, wybitny artysta, fotograf, wybitny dydaktyk. I cóż, szkoda znowu kończyć. Ja na koniec jeszcze oczywiście. O, jest. Zrobię małą reklamę. Widzicie Państwo znowu reklamę Studium Sztuki. Zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani rozwojem fotograficznym. Właśnie zaczęliśmy taki kurs, który nazywa się SMS Podstawowy, ale tak naprawdę jest to kurs rozwojowy dla kogoś, kto chce spróbować każdego rodzaju fotografii. Pobawimy się praktycznie wszystkim od studia, oświetlenia, krajobraz, architektura, portret. Przejdziemy wszystko i znajdziemy to, co każdy znajdzie to, co go będzie interesowało. Za chwilkę też program mentorski z Jolą Rycerską, jeśli Was interesuje przygotowanie wystawy lub książki artystycznej, fotograficznej. Warto zajrzeć do programu tego kursu. Zapraszam, studiumsztuki.pl albo na Facebook, tam jest wszystko opisane. A tymczasem kończymy. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.